Centrum Wydarzeń Telewizji w Polsce.pl, 11 stycznia 2024 roku, dzień, który chyba przejdzie do historii. Możemy postawić taką tezę my, czyli gospodarze tego poranka, Aleksandra Rybińska i Michał Karnowski. Witamy serdecznie. Zaczynamy od informacji gorącej. Portal w polityce.pl ustalił, że Plac Powstańców Warszawy, siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, jest zamknięta, otoczona przez policję. Taka rzekomo jest decyzja likwidatora. Nikt do środka nie jest wpuszczany. Tam jest 5 posłów i prezes Telewizji Polskiej Michał Adamczyk. Co to oznacza? Jak można odczytywać tę informację? Zapytajmy o to naszego gościa. Rafał Bochenek, były rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, pana ocena tej informacji. Dzień dobry państwu, witam serdecznie wszystkich naszych widzów. No rzeczywiście to kolejne takie zdarzenie z ostatnich dni, godzin, które wskazuje na to, że władza ewidentnie boi się głosu polskiego społeczeństwa. Widzieliśmy wszyscy, jak nerwowo Szymon Hołownia dużo wcześniej ustalone posiedzenie Sejmu przełożył na przyszły tydzień z uwagi na manifestacje. Wiele razy słyszeliśmy z ust dziennikarzy, którzy ich popierają, którzy tworzą tę taką otoczkę medialną wokół obecnie rządzącej koalicji, że w jakiś sposób ludzi trzeba zachęcać, namawiać do tego, aby na ten protest wolnych Polaków dzisiaj o godzinie 16 w Warszawie przybyli. Nic takiego się, proszę państwa, nie zdarza. Ludzie bardzo chętnie mobilizują się, dzwonią do naszych parlamentarzystów, do naszych biur, pytają, jak się dostać mogą do Warszawy, jeżeli nie mają własnych środków transportu, pytają o szczegóły organizacyjne tego wielkiego wydarzenia. To naprawdę będzie duża manifestacja. Myślę, że możemy się spodziewać kilkudziesięciu tysięcy ludzi z całej Polski. Kilkudziesięciu, czyli bardziej 30, bardziej 50, bardziej 100? Myślę, że to będą duże liczby, z uwagi na to, że część rzeczywiście transportu organizujemy my, ponieważ wspieramy tych, którzy nie mają swojego prywatnego transportu i swoich środków, którymi mogliby się dostać do Warszawy. To jest jedna sprawa, ale wiele osób, takie mamy sygnały bardzo poważne z terenu, jedzie na własną rękę, komunikacją publiczną, autobusami, samochodami. Także ta mobilizacja jest bardzo, bardzo duża i za to serdecznie państwu dziękujemy. Myślę, że to będą naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi dzisiaj w Warszawie. Ale rozumiem, że władza się boi tej manifestacji i są takie pogłoski, że będą prowokatorzy. Czy należy się spodziewać właśnie jakichś prowokacji, może nawet już w autokarach jadących? No, władza się boi, bo przekłada posiedzenie. Marszałek Hołownia podobno dzisiaj będzie nieobecny w Sejmie, ucieka z polskiego parlamentu. Barierki wróciły, przecież to miała być Polska uśmiechnięta, władza otwarta na dialog, na rozmowę, a dzisiaj obudziłem się i czekając właśnie na samochód, którym się dostałem do państwa, którym przyjechałem tutaj do państwa do studia, zobaczyłem rozłożone już, zamontowane w nocy barierki. Pokażmy teraz. Zaraz zobaczymy te barierki, które pan poseł rano już nagrał. Nie wiem, o której pan wstaje, panie pośle. Przepraszam, tak porannie zapytam, skoro pan wcześniej, ale akurat to jest takie nagranie sprzed godziny. To jest nagranie sprzed godziny. O czym te barierki nam mówią? No, to jest znak jednoznaczny. Władza się boi. Oni wiedzą doskonale, co robią, jak bezprawnie, nielegalnie postępują. Jeżeli chodzi o kwestie telewizji, kwestie pozbawiania parlamentarzystów mandatów, to jest władza siłowa, brawurowa, bezprawna, nielegalna. Oni poprzez tego typu działania tracą swoją demokratyczną legitymację do tego, aby sprawować dalej w Polsce władzę. I dzisiaj to wydarzenie, które będzie o godzinie 16 pod Sejmem, bo tam zaczniemy nasze spotkanie wystąpieniami nie tylko polityków, nie tylko naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale również będzie głos strony społecznej, byłych działaczy podziemia antykomunistycznego, będzie również głos społeczny, będzie również głos młodych ludzi. To będzie bardzo ważne spotkanie, jeżeli chodzi o historię najnowszą polskiej polityki. Piotra Glińskiego, który jest wewnątrz budynku TVP, może się z nim połączymy przy tej okazji. Panie profesorze, czy się słyszymy? Panie premierze, panie pośle. Tak, jestem, Piotr Gliński, dzień dobry. Studio Telewizji w Polsce.pl, cały dzień gorące wydarzenia, które się dzieją, obserwujemy. Jest w naszym studiu też pan Rafał Bochenek. Rozmawiamy o manifestacji, która ma dojść pod Plac Powstańców Warszawy, ale co tam na plac, ale co pod siedzibą, przed siedzibą Telewizji Polskiej zastanie? Czego pan jest świadkiem, panie premierze? No w tej chwili mamy tutaj próbę siłowego przejęcia tego budynku. O godzinie 8 przyszli jacyś panowie, którzy twierdzą, że są przedstawicielami tak zwanego likwidatora. Przypominam, że nie można telewizji publicznej postawić w stan likwidacji, bo zgodnie z polską konstytucją i ustawą o KRIT-cie jest to jedyna spółka, która
realizuje misję telewizji publicznej, zgodnie z polskim prawem. Zresztą to postawienie w stan likwidacji jest działaniem pozorowanym, co zresztą w komunikacie napisał sam pan podpułkownik Sienkiewicz. W każdym razie od godziny 8 w tej chwili jest zablokowane wejście i wyjście. Ci panowie mają jakąś kartkę papieru, według której lista wpuszczają czy nie wpuszczają pracowników. 5 posłów było tutaj w budynku o godzinie 8, bo my mamy te dyżury interwencji poselskiej i nie chciano wpuścić następnych. Udało się wejść kolejnym 2 posłom, także dzięki interwencji policji, chociaż to jest wszystko takie niejednoznaczne. Niestety to wygląda po prostu jak rozwiązanie, kolejne rozwiązanie siłowe. W tej chwili, jak mówię, gmach jest zablokowany, mówi się o wyczyszczeniu tego gmachu, więc rozumiem, że także będą czyścić parlamentarzystów. I drzwi są zamknięte, zastawione, stoją jakieś osiłki przy tych drzwiach. Wiem, że tam jest dość sporo policji na zewnątrz, a także gromadzą się mieszkańcy i nasi parlamentarzyści. Przypominam, że zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandata posła, artykuł 19 mówi o dostępie parlamentarzysty do każdego pomieszczenia w instytucji publicznej. No to jest po prostu funkcja kontrolna parlamentarzystów, którzy mają mandat od społeczeństwa, żeby kontrolować funkcjonowanie instytucji publicznych, na przede wszystkim władzy, która tymi instytucjami rządzi, a w tej chwili stan legalny jest taki, że prezes, i to jest bardzo ważne, prezes Michał Adamczyk jest w tej chwili też na miejscu. Też jest i tutaj interweniował przy wyjściu 2 posłów, natomiast w tej chwili mamy zablokowane drzwi, podwójne drzwi, stoją jacyś panowie, którzy się podają za, no nie wiem, jakąś tam przedstawiciel, jako przedstawiciele jakiejś komórki siłowej, pana likwidatora, uzurpatora. I tak wygląda ta sytuacja. Czy ma pan możliwość wyjścia, opuszczenia telewizji, czy jest pan zamknięty w tej chwili? Mógłbym mieć możliwość wyjścia, natomiast nie wiem, czy będę miał możliwość wejścia. Znaczy nie będę miał, bo panowie wpuszczają jakby w jedną stronę. I na koniec, panie profesorze, bo wiemy, że tam się dzieje, dziękujemy za to połączenie. Jak pan przewiduje dalszy bieg wydarzeń? Trwacie, wychodzicie? Nie, no my trwamy, naszym obowiązkiem jest trwanie. Jedyne, co w takich sytuacjach możemy zrobić, czy też raczej, co jest naszym podstawowym obowiązkiem, to jest trwanie na posterunku. My bronimy polskiej demokracji. W tym wypadku bronimy oczywiście funkcjonowania niezależnej, wolnej polskiej telewizji, mediów publicznych. Dziękujemy za wsparcie także mediów prywatnych, mediów wolnych i niezależnych, takich jak państwa w Polsce.pl, czy Telewizja Republika. Ja trwam. Jesteśmy. Polacy się nie poddadzą. No to jest taka sytuacja, która mnie osobiście przypomina, bo ja jestem z tego pokolenia, czas stanu wojennego, kiedy prości obywatele, bo tu są przecież akurat pracownicy z Agencji Ochrony, normalni ludzie, którzy pełnią swoją pracę, i są postawieni wobec wyborów, no często bardzo dramatyczny. Dziękujemy, panie profesorze, za tę rozmowę. Przepychania się tak w drzwiach instytucji publicznej, no to nie jest normalna sytuacja, którą niestety, no jak wszyscy wiemy, zawdzięczamy w cudzysłowie oczywiście Donaldowi Tuskowi, podpułkownikowi Sienkiewiczowi, ale także Kierwińskiemu, bo to też jest postać, którą trzeba wymieniać przy tych wszystkich nielegalnych. To może jeszcze, panie profesorze, jedną rzecz dopytam. Czy pan, panie profesorze, czy w pana ocenie to może być element szykowania jakiejś prowokacji na przykład dzisiaj? Oczywiście, że to może być element szykowania prowokacji, no bo wiemy, że ci ludzie są z tego znani. Przypomnijmy wszystkim, że przecież nie tak dawno, to znaczy za czasów poprzedniego rządu PO-PSL, za każdym razem, gdy były organizowane duże manifestacje, czy to w dzień 11 listopada, w Święto Narodowe, dzień dobry pani, czy to właśnie niektórzy pracownicy są opuszczeni, niektórzy nie, czy to Święto Narodowe, czy to, jak pamiętamy, przy protestach górników, ta władza stosowała
i brutalną siłę fizyczną. Pamiętamy strzelanie do górników, pamiętamy kopanie leżącego człowieka w czasie manifestacji w święto 11 listopada, a przede wszystkim pamiętamy te prowokacje, te podpalone budki, te no, za każdym razem straszliwe awantury. One nagle przestały mieć miejsce, gdy później my przejęliśmy odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa. Więc oczywiście możemy się spodziewać także wszystkiego. No taką mamy w tej chwili władzę, taką mamy sytuację. Natomiast nadzieja nigdy nas nie opuszcza. Musimy też podchodzić do tego z dystansem. Każda władza uzurpatorska, dyktatorska, znaczy tu w tej chwili, że będzie władza polityczna, ona nie jest uzurpatorska, bo ma mandat społeczny, ale to społeczeństwo ma prawo oceniać funkcjonowanie tej władzy i mam nadzieję, że ją ocenia właściwie. Dziękujemy panie profesorze za Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Pytanie do pana naszego gościa, pan poseł Rafał Bochenek, o komentarz do słów pana premiera Glińskiego. No, ja się zgadzam z panem premierem Glińskim, że Donald Tusk i akolici polityczni, którzy dzisiaj zasiadają z nim w rządzie, będą starali się tę naszą demonstrację zdyskredytować, tych ludzi poniżyć, upokorzyć. Możemy spodziewać się rzeczywiście prowokacji, dlatego przestrzegam wszystkich tych, którzy będą dzisiaj na naszej demonstracji i proszę ich, również apeluję, aby zwracali uwagę na osoby, które są wokół, jak się zachowują, co robią. Myślę, że w tej całej operacji zdyskredytowania tego wydarzenia będzie oczywiście uczestniczyło to medialne zbrojne ramię, które zawsze towarzyszy Tuskowi. Generalnie to, co się dzieje w Polsce od czasu przejęcia władzy przez Donalda Tuska, to jest jedno wielkie bezprawie. Począwszy od właśnie przejęcia telewizji, wszyscy byliśmy świadkami wczoraj. KRS potwierdził to, co od samego początku mówiliśmy. Ci ludzie, którzy w towarzystwie prywatnej firmy ochroniarskiej weszli na Woronicza, do głównej siedziby telewizji publicznej, do Polskiej Agencji Prasowej, do Polskiego Radia, to pewnie będzie jeszcze potwierdzane, ale jeżeli chodzi o telewizję publiczną, to już zostało przez sąd potwierdzone, są tam nielegalnie. Te osoby zostały w sposób nielegalny wprowadzone przez pana Sienkiewicza. Były co najmniej do momentu powołania likwidatora, zapewne i dalej, ale to już jest oczywiste w świetle decyzji sądu, ona nie jest prawomocna, ale no tu podstaw. No, na pewno zaskakuje państwo, tempo tej zmiany. To państwo, mówimy o 3-4 tygodniach rządu. Telewizja publiczna została powołana na mocy ustawy i tylko w drodze ustawy może być zlikwidowana. Jest to oczywiście kodeks spółek handlowych, bo jest spółką akcyjną, ale szereg przepisów z kodeksu spółek handlowych nie jest to w stosunku do właśnie spółki akcyjnej, jaką jest telewizja publiczna, z uwagi na to, że to jest spółka, która jest, można powiedzieć, elementem infrastruktury krytycznej. Ona ma niezwykle istotny wpływ na obieg informacji w polskim społeczeństwie. Oni o tym doskonale wiedzą i dlatego między innymi tak szybko zależało mi na tym, aby przejąć również nielegalnie, bo to zrobili całkowicie bezprawnie i nielegalnie media publiczne, aby odciąć obywateli od dostępu do prawdziwej, rzetelnej informacji. Co się dzisiaj tam dzieje? Dzisiaj do mediów publicznych są wprowadzani propagandyści, pracownicy tych mediów prywatnych, którzy uczestniczyli de facto aktywnie w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. No tak to, szanowni państwo, wygląda. Donaldowi Tuskowi, Hołowni i całej tej koalicji 13 grudnia zależy na tym, aby przed polskim społeczeństwem ukryć prawdę na temat swoich rządów. Oni chcą najpierw doprowadzić do zabetonowania całego układu medialnego w Polsce, tak aby wszystkie media, które są niezależne, niepokorne, które dążą do prawdy, zostały maksymalnie odcięte od finansowania, od dostępu do informacji, zmarginalizowane, po to, żeby ludzie, którzy w dużej części korzystają również z tych mediów prywatnych, które wspierają Donalda Tuska i Platformę, nie znali prawdy na temat ich rządów. Nie poznali informacji, nie mieli dostępu do informacji na temat decyzji, które zapadają na poziomie Unii Europejskiej. Ta dzisiejsza demonstracja w tym planie musi być odczytywana. Bardzo chcę panu zadać jeszcze kilka pytań o tej demonstracji. Czy możemy się umówić, że po krótkiej przerwie jeszcze tę rozmowę będziemy kontynuowali? Oczywiście, najbardziej. To za chwilę w Centrum Wydarzeń w Polsce.pl Aleksandra Rybińska, Michał Karnowski i będzie z nami jeszcze poseł Rafał Bochenek, a kolejni goście też już są na terenie telewizji w Polsce.pl. Kolejne łączenia, więc cały dzień jesteśmy na bieżąco. Za chwilę wracamy.
Dzień dobry, witam ponownie w Centrum Wydarzeń w Polsce.pl. Jestem Aleksandra Rybińska, a ze mną jest... Michał Karnowski. I rozmawiamy o manifestacji, która się szykuje dziś na godzinę 16 w Warszawie, do której zjeżdżają autokary z całej Polski. Dziesiątki tysięcy ludzi ma się spotkać na tej manifestacji, by zaprotestować przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska, działaniom, które poszły bardzo szybko w przeciągu zaledwie 3 tygodni. Wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Naszymi gośćmi są nadal poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oraz mamy także posła Andrzeja Śliwkę. Witamy serdecznie. Panowie, czy ta dzisiejsza demonstracja będzie takim skoordynowanym, bo to jest chyba cel tej formacji, którą reprezentujecie, skoordynowanym, uporządkowanym głosem wolnych Polaków? Czy może też być elementem, który władza użyje do jakiejś prowokacji, do jakiegoś modelu, w którym no powiedzą, patrzcie, taka anarchia, że ten tak zwany stan wojenny Tuska pójdzie jeszcze dalej? Panie redaktorze, państwo redaktorzy, szanowni państwo, ja nie mam żadnych wątpliwości, że zdarzą się prowokatorzy, którzy będą... Nie da się tego uniknąć. Znaczy ja myślę, że patrząc jak rząd Tuska funkcjonował w latach 2007-2015, widząc to, co się dzieje przez ostatnie 3 miesiące, że ostatnie 3 tygodnie, jak funkcjonuje chociażby Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, nie mam żadnych wątpliwości, że będą pewnie osoby, które będą chciały sprowokować. Dlatego ważne jest to, że wszyscy patrioci, którzy będą 16 o godzinie 16 dzisiaj przed polskim Sejmem, żeby zachowali spokój, żeby protestowali w sposób pokojowy, żebyśmy pokazali siłę, bo Donald Tusk boi się siły, ale nie mówię o sile fizycznej, tylko o takim pokazaniu, że jest nas wiele osób i że się nie zgadzamy na to, co Tusk robi w Polsce. Jeszcze jeżeli mogę dodać, właśnie jeżeli zmierzają już do nas kolejne osoby i kolejne autokary tutaj do Warszawy, to obserwujmy, kto jedzie w tych autokarach, bo ja uważam, że to może być tak jak w przypadku wielu zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, że w tych autokarach mogą jechać podstawione osoby, również przez redakcję z Wyborczej, z OKO.press, z TVN-u również, po to, żeby nagrywać tych, którzy jadą do Warszawy, kompromitować ich, uderzać, dyskredytować te osoby, dlatego obserwujmy, kto jedzie, rejestrujmy, róbmy zdjęcia, jedźmy w dobrej atmosferze, zmotywowani, zmobilizowani, ale patrzmy dookoła na to, co się dzieje i zapamiętujmy te twarze, dlatego że będzie na pewno duża próba całego establishmentu prorządowego, uderzenia w tych ludzi, którzy pojawią się na tej manifestacji, a to będzie naprawdę manifestacja, wobec której nie będzie rząd Tuska i ugrupowanie Hołowni przejść, nie będą mogli przejść obojętnie. Jest też to w ogóle taka próba, żeby pokazać, że jest normalnie, że wszystko jest dobrze, nie ma powodów do protestów. No wczoraj ukazał się sondaż Ibris, z którego wynikało, że w zasadzie w poparciu dla partii politycznej nic się nie zmieniło, czyli jest stabilnie, Polacy w gruncie rzeczy popierają to, co popierali. To jest... Pani redaktor, ale niestety nie jest normalnie, nie jest stabilnie, bo patrząc to, co się zadziało przez blisko miesiąc, to mamy do czynienia ze skokiem na media. My nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby w drodze ścieżki legislacyjnej były zmieniane ustawy. Znaczy, pewnie byśmy się z tym nie zgadzali, ale na tym polega demokracja, że jest większość parlamentarna, która o pewnych rzeczach decyduje. A tu za pomocą nie siły prawa, tylko siły pięści doszło do zmian w mediach publicznych. No Sienkiewicz pomylił kulturę z kulturystyką i doprowadził do tego, że media, które były mediami publicznymi, stały się teraz mediami prorządowymi. No ja reprezentowałem Klub Prawa i Sprawiedliwości na Komisji Sejmowej Kultury i Dziedzictwa Narodowego i reprezentowałem i przedstawiałem wniosek o wotum nieufności dla ministra Sienkiewicza. To usłyszałem od polityka Platformy Obywatelskiej, gdzie powiedział, wiedziałem, że to, co się dzieje teraz w mediach publicznych, to jest jeden wielki skandal. Pierwsze, najważniejsze sprawy to są sprawy światopoglądowe. Używane są argumenty z propagandy putinowskiej. No jedna osoba, która jest powszechnie znana, która wiadomo sympatyzuje z tym, co robi Władimir Putin, putinowska Rosja, jest tam przedstawiane jako źródło informacji. Panowie, nie wspominając jeszcze o funkcjonariuszach trudne politycznych. Trudne pytanie wam teraz zadam. Trudne, bo trochę znam politykę i wiem, że na nie nie ma prostej odpowiedzi. Czy będziecie tam chodzili? Czy politycy Prawa i Sprawiedliwości... Także tak, panie posłanki, będziecie przyjąć? Tam chodzili, czy nie będziecie? I żeby było jasne, nie namawiam tu do jakiegoś bojkotu, bo
no, świat polityki ma swoje prawa i trzeba mówić nawet w miejscach, w których jest nieprzyjemnie albo których nie akceptujemy, tak, a na tym to polega, ale tak czy nie, czy tej decyzji jeszcze nie ma? Nie, my taką decyzję kierunkową podjęliśmy. Co do zasady, w tym momencie, do czasu ustalenia i określenia stanu prawnego, wyjaśnienia tej sytuacji wokół mediów publicznych, uporządkowania tej sprawy w związku z nielegalnym wejściem ludzi Sienkiewicza do mediów publicznych, nie będziemy uczestniczyli w programach tej telewizji, a jeżeli uczestniczymy, to tylko i wyłącznie na naszych warunkach. To znaczy będziemy na pewno mówić o sprawach ważnych, sprawach, które są istotne z punktu widzenia obywateli, czyli między innymi bezprawiu tej władzy w kontekście mediów, w kontekście oszustw, które się dokonują wobec obywateli, na przykład jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, o zmiany traktatowe. Przecież Donald Tusk i Platforma Obywatelska opowiadali przed wyborami, że absolutnie na nic się nie zgodzą. Po to był ten skok na media. Dokładnie to tak. Opowiadali, że nie ma żadnego przymusu relokacyjnego. Natomiast, szanowni państwo, no, na wszystko się zgodzili w pierwszych dniach swoich rządów. I na pakt migracyjny zakładający przymus relokacyjny. Jeżeli nie przyjmujesz, to płacisz, bo taka jest tylko tak naprawdę alternatywa, ponad 20 tysięcy euro za jednego nielegalnego migranta. Kwestia mediów, kwestia nielegalnego, jeszcze raz powtarzam, nielegalnego, czy próba podejmowana nielegalnego usunięcia posłów Wąsika i Kamińskiego z parlamentu. Oni dzisiaj są nielegalnie w więzieniu przetrzymywani, uprowadzeni. To jest zamach stanu, to naprawdę jest zamach stanu, że pan Hołownia jednoosobowo, nie licząc się z werdyktami Sądu Najwyższego. No wybrał nie, sobie sąd. Ale nie zgodnie z przepisami prawa. Sprawę łaski prezydenckiej, nie respektuje konstytucji, prawa łaski prezydenta, nie respektuje również wyroku Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Decyduje jednoosobowo o tym, kto posłem może być. Ale to nie jest. Troszeczkę tak, że mają pewność, że nie będzie tej reakcji ani Brukseli, ani w ogóle szeroko pojętego zachodu, że można i w związku z tym po prostu brutalną siłą przeprowadzają swój wybór. Redaktor, zanim odpowiem na to pytanie, widzimy barierki, które nagrał dzisiaj poseł Bochenek i które stoją już przed Sejmem. Pan poseł komentował koniec uśmiechniętej Polski. Szybko poszło, można powiedzieć, ale oddaję już głos i pytanie Aleksandry Rybińskiej, bardzo ważne. Na pani redaktor pytanie, no, chciałbym powiedzieć pani redaktorze, że zgadzam się z panem rzecznikiem Bochenkiem. My musimy komunikować wszędzie o tym, co się dzieje i to, co pan redaktor powiedział, na swoich warunkach, a na naszych warunkach to znaczy na żywo. To znaczy, żeby nie było sytuacji, że dziennikarze TVP będą manipulowali, znaczy ciężko ich nazwać teraz dziennikarzami, bardziej pracownicy. My widzieli na różnych spotkaniach, wiecach, że oni teraz przychodzą, ale na przykład bez kostek TVP, bo się wstydzą tego, gdzie pracują. Ważne jest także ustalenie tego, jak wygląda obecnie sytuacja. Mamy postanowienie sądu, które potwierdziło nam to, co my mówiliśmy. Mówiliśmy od samego początku, że uchwały podjęte 19 grudnia są uchwałami niezgodnymi z prawem. Mówiliśmy o tym od samego początku i tak samo mówimy, jeżeli chodzi o likwidatorów. I warto o tym powiedzieć, że między 19 grudnia, a dokładnie 20, kiedy ci dublerzy, neoczłonkowie rad nadzorczych, neoczłonkowie zarządów weszli do tych spółek, do co najmniej 27 grudnia mamy sytuację jasną. Oczywiście, jeżeli te postanowienie będzie prawomocne, jako radca prawdy mogę powiedzieć, że naprawdę sąd odwoławczy by musiał być nietrzeźwy, żeby zmienić te postanowienie, ponieważ jest to oczywiste. Jest ustawa o Radzie Mediów Narodowych, jest ustawa o radiofonii i telewizji, są statuty tych spółek, które wprost to regulują. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i tak samo powiem więcej, nie mam żadnych wątpliwości, że powołanie tych likwidatorów było czystym nadużyciem, obejściem prawa. Telewizja Polska, Polskie Radio nie ma zdolności likwidacyjnej. Wprost to mówi artykuł 26 radiofonii i telewizji. A to, co ci panowie zrobili, mówię o Sienkiewiczu i tych jego akolitach, to jest jawne bezprawie i za to odpowiedzą. Za to odpowiedzą. I to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Będzie odpowiedzialność również prawnokarna, nie tylko polityczna tych ludzi, którzy podejmowali decyzję w tej sprawie, jak pan Sienkiewicz, ale również będzie odpowiedzialność prawnokarna tych osób, którzy dzisiaj nielegalnie okupują budynek na Woronicza, osób, które zajmują studia, pracują na majątku publicznym, bo przecież to, co dzisiaj znajduje się, te studia, zaciągają zobowiązania, również narażają spółkę na gigantyczne straty, bo przecież dzisiaj tak naprawdę, szanowni państwo, media publiczne, telewizja TVP Info została zmarginalizowana, jeżeli chodzi o oglądalność.
zniszczono telewizję publiczną, źródło informacji dla wielu milionów naszych rodaków. I taki właśnie jest cel Tuska i jego całej ekipy. Oni dzisiaj dążą, szanowni państwo, do tego, żeby zmarginalizować media publiczne i doprowadzić do tego, żeby budować silny, nazwijmy to wprost, TVN, po to, żeby... jednak wrócić do mojego pytania, to znaczy reakcja Brukseli. Był komunikat Komisji Europejskiej, ale że komisja nie wtrąca się do wewnętrznych spraw. Wcześniej się wtrącała, bezustannie. Wszyscy wiemy, jak to hula, pani redaktor. Wszyscy doskonale wiemy, że to są koledzy Donalda Tuska. Oni tam spędzili razem na niejednym bankiecie razem wypili niejedną butelkę wina. I dzisiaj pytamy się tych samych panów, z którym Donald Tusk wieczorami wypił niejedną lampkę szampana, czy będą interweniowali. No oczywistym jest, że nie. No Donald Tusk, pamiętamy, został wysłany z misją do Polski przez Ursulę von der Leyen. Najświeższe obrazki od korespondenta telewizji w Polsce.pl z Gdańska. To są ludzie, proszę państwa, którzy właśnie wsiadają do autokarów na manifestację, która o 16 rozpocznie się pod Sejmem w Warszawie. Widzimy, że są gotowi na długą podróż. Widzimy pierwsze transparenty już, które nam tutaj wychodzą, ale pewnie nie wszystkie hasła w tej chwili są już jakby dla nas dostrzegalne. Pewnie to jest w różnych torbach, plecakach. Spora kolejka, rzeczywiście potwierdzają się te informacje o dużej frekwencji. A ja zapytam naszych gości, na ile sprawa posłów Wąsika i Kamińskiego, wygarniętych wczoraj z Pałacu Prezydenckiego, będzie na tej demonstracji obecna, panów zdaniem? Na ile to będzie demonstracja także w ich sprawie? Panie redaktorze, ja uważam, że ta demonstracja również będzie w sprawie nielegalnego przetrzymywania pana ministra Kamińskiego, ministra Wąsika, bo mówimy o tym, co się dzieje w Polsce, skok na media publiczne, właśnie po to, o czym mówił pan minister, pan rzecznik Bochenek, po to, żeby w przestrzeni publicznej nie było takich informacji, żeby był ten system medialny domknięty, tak jak to było w latach 2007-2015, żeby ludzie się nie dowiedzieli o tym, że Tusk i Hołownia, Kosiniak-Kamysz, Czarzasty nie podnoszą kwoty wolnej od podatku, nie dają podwyżek. A panów zdaniem ta akcja policji w Pałacu Prezydenckim była legalna? No to jest kuriozalne, panie redaktorze, to co się wydarzyło w ostatnich godzinach, dlatego że sugerują, że tam nie było takiej sytuacji na przestrzeni ostatnich 30 lat. Na przestrzeni ostatnich 30 lat nie było sytuacji, żeby policja pod nieobecność gospodarza miejsca, pana prezydenta, wchodziła do jego gabinetów, przeszukiwała je i wyprowadzała stamtąd ludzi. To pokazuje, szanowni państwo, jedną rzecz, że dzisiaj nikt w Polsce nie może czuć się bezpiecznie. Wystarczy tylko i wyłącznie jednoosobowy werdykt jakiegoś ministra, być może posła, również Platformy Obywatelskiej: ty mi się nie podobasz, jutro przyjdziemy po ciebie. I tak to wygląda. Oczywiście, żeby nie było, panie redaktorze, szanowni państwo, pani redaktor, oczywiście nie była legalna, ponieważ zgodnie z przepisami prawa pan minister Wąsik i pan minister Kamiński, wobec nich został skorzystany akt prawa łaski. Sąd właściwy, Sąd Najwyższy, Izba Właściwa stwierdziła, że mandat nie został im wygaszony. Zostali zatrzymani posłowie bez zgody Sejmu, o tym mówi artykuł 105 Konstytucji. Te działania, które zostały podjęte, były czystym bezprawiem, ale wymaga wyjaśnienia dwie rzeczy i pozwolę sobie to powiedzieć, to znaczy, kto wydał decyzję do dowódcy Służby Ochrony Państwa, że Służba Ochrony Państwa umożliwiła wejście funkcjonariuszy policji w celu zatrzymania pana posła Wąsika i pana posła Kamińskiego, to po pierwsze. A po drugie, i wydaje mi się, że jest to o wiele bardziej ważniejsze, to znaczy, dlaczego funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i na czyje polecenie nie interweniowali w momencie, kiedy mają stać na straży ochrony bezpieczeństwa pana prezydenta? To wygląda w tej chwili, w tej sytuacji, że minister Kierwiński lub podległe mu osoby są w stanie podjąć decyzję w otoczeniu pana prezydenta. To jest bardzo niebezpieczny precedens i warto się zastanowić, tak już mówił o tym postulacie de lege ferenda, czy tylko Służba Ochrony Państwa powinna dbać o bezpieczeństwo pana prezydenta, czy na przykład nie powinna być to również żandarmeria wojskowa? Jeszcze jedną rzecz dodam do tego wątku, jeżeli mogę. Dosłownie dwa. Panie redaktorze, jedna rzecz. Ci ludzie
byli legalnie, skutecznie ułaskawieni. To zostało, szanowni państwo, potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego, wyrokiem Izby, która będzie orzekała również o ważności wyborów. I dzisiaj mówi się, że Izba, która wydała rzekomo orzeczenie, która uznała referendum. I uznała ważność referendum, tak. I która, tak, która uznała legalność ułaskawienia. Tak, niestety może... mamy teraz demokrację wybiórczą, z której można sobie wybrać poszczególne elementy. Pan Hołownia sobie wybiera, która Izba ma orzekać, bo tam ma zaprzyjaźnionych sędziów i wydadzą oczekiwane orzeczenie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Rafał Bochenek, Andrzej Śliwka, gorąca dyskusja w ważnym, tak społecznie, nie tylko politycznie dniu. My za chwilę będziemy, proszę państwa, jak te autokary, które widzieliśmy, ruszą. Będziemy w środku. Jest tam reporter telewizji w Polsce.pl, który połączy się z nami, opowie, jakie nastroje, jakie postulaty, kto jedzie. To po krótkiej przerwie. Telewizja w Polsce.pl w centrum wydarzeń. Dobry, witamy ponownie w Centrum Wydarzeń Telewizji w Polsce.pl. Ja jestem Aleksandra Rybińska, a ze mną jest Michał Karnowski. Witamy serdecznie i rozmawiamy cały czas o manifestacji, o wielkim proteście, który się szykuje w Warszawie o godzinie 16 i autokary są już w drodze na miejsce z wielu, wielu miast w Polsce. Tak, rzeczywiście mamy relację o tym, że to poruszenie jest wyjątkowe. Portal w polityce.pl informuje, że to może być jakby największa taka manifestacja w historii tego ruchu, który nazywa się Prawem i Sprawiedliwością, bo to więcej niż partia. I czy tak jest rzeczywiście? Jakie nastroje panują w autokarach? O czym mówią ludzie, którzy do nich wsiedli? Czy nie obawiają się prowokacji? To temat teraz naszej rozmowy z reporterem telewizji w Polsce.pl Arturem Cejrowskim. Arturze? Tak, słyszymy cię, mam nadzieję, że się widzimy. Ja jestem jednym z takich autokarów, który wyjechał z Gdańska. Nie wiem, na ile tutaj widać, może wydawać czas, że to jest tutaj autokar, który o 9 wyjechał z Podnowego Ratusza w Gdańsku. I tak jak rozmawiam, tak jak mówiliście tutaj o tym, że to jest coś więcej niż partia, to ja również mam podobne wrażenie, bo mówimy odczucia, że to jest protest ludzi, którzy z jednej strony mówią wprost, że nie zgadzają się na łamanie prawa przez ekipę Donalda Tuska, protestują przeciwko temu, że zmiany, które są dokonywane, począwszy od takich rzeczy jak wybór marszałka Sejmu, albo przez dotyczące telewizji publicznej, aż po te ostatnie rzeczy dotyczące bezprawnego aresztowania posła Kamińskiego i posła Kłosika, wszystko są rzeczy, które gdzieś budzą gniew w tej prawicowej, patriotycznej części społeczeństwa i to jest jakby wyraz, ten protest będzie wyrazem tej niezgody i tego oburzenia, które nastąpiło po tych decyzjach. No i oprócz tego oczywiście jest to wyraz poparcia dla obozu Zjednoczonej Prawicy, to też słyszę. Tutaj mamy akurat teraz, wszystko dzieje się dynamicznie, mamy jakiś postój, stajemy na jednej ze stacji. Część ludzi się dołącza. Wiem, że w tej ekipie akurat, w której ja jestem, z Gdańska wyjechało około 300 osób w trzech autokarach, ale to nie jedyna ekipa, która wyjechała z Gdańska. Tych ludzi i autokarów było znacznie więcej. Wiem, że z Gdańska było co najmniej kilka tego typu grup, które wyjeżdżały rano do Warszawy, żeby wyrazić swoje zdanie w tym proteście wolnych Polaków. Jakie tematy dominują wśród tych rozmów, które toczą zapewne ze sobą ludzie tam się spotykający? Czy to jest temat tego zamachu na media publiczne przede wszystkim? Czy może temat wygarnięcia, zamknięcia za kratami dzielnych funkcjonariuszy państwa polskiego walczących przez lata z korupcją? Rozpoczęli protest głodowy, to też taki znak w naszej cywilizacji, no, dużej moralnej niezgody. Poseł Kamiński, poseł Wąsik rozpoczęli głodówkę. Co tutaj jest dla ludzi w twojej ocenie najważniejsze? W mojej ocenie
większość emocji, która towarzyszy tym, którzy jadą, to jest oburzenie na te działania, które są ewidentnym łamaniem prawa, zarówno jeżeli chodzi o telewizję publiczną, jak i ministra Kamińskiego i posła Wąsika. Ci ludzie mówią wprost, że nie chcą się zgodzić na to, żeby tego typu działania, bezprawne działania, były podejmowane wobec patriotów, którzy zarówno za poprzedniego ustroju, jak i za wolnej Polski działali na rzecz wolnego państwa polskiego, a dzisiaj ponoszą w imię politycznej zemsty karę obozu rządzącej polską koalicję obywatelską. A tutaj mieliśmy przed chwilą w studiu dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, Rafała Bochenka i Andrzeja Śliwkę, i mówili o tym, że należy spodziewać się prowokacji. Czy ci ludzie, którzy teraz jadą tu z tobą autokarem, są jakby na to przygotowani? Że może być różnie. Pamiętamy płonącą budkę pod rosyjską ambasadą, to specjalność ministra Sienkiewicza. Tak, no bardzo dobrze o tym wspomina Agata, bo tutaj ten temat też się przejawia w dyskusjach, które się pojawią w wypowiedziach osób, z którymi rozmawiałem. Mam wrażenie, że tego typu prowokacje już się tak naprawdę zaczęły. Tutaj jak rozmawiałem z dyrektorem biura Kacpra Kołarzyńskiego, który posła Prawa i Sprawiedliwości, który jest jednym z organizatorów tego wyjazdu, części tego, tej, która wybiera się z Gdańska, czy z Trójmiasta, to nie tylko ludzie z Gdańska, ale z tego Trójmiasta, cały wygląda, wybierają się przecież do Warszawy, między innymi w tym autokarze. Mówili o tym, że tego typu prowokacje już się zdarzały na etapie tworzenia list, dostawali jakieś maile, wysyłali do nich, no, nie wiadomo kto tak naprawdę, ludzie SMS-y z informacjami, że będą obrzucać jajkami autokary jadące, wyjeżdżające z Gdańska, więc żeby uważali na siebie w autokarach, bo nie, muszą liczyć się z tym, że może dochodzić do różnego rodzaju prowokacji. Takie sygnały już płynęły na etapie zbierania osób chętnych do tego wyjazdu. Jaki jest plan tego wyjazdu, jeśli tutaj moglibyśmy prosić o szczegóły? Rozumiem, że ta podróż, no, z Gdańska, licząc tak z Pomorza generalnie, no, liczyć chyba autokarem trzeba 4 godziny, tak? 4-5 godzin. I jak tutaj wpływa też pogoda, mróz, czy ona jakoś wpłynęła na frekwencję, czy ona jakoś wpływa na to, jak ludzie się czują, w jakim nastroju jadą? Wiadomo, że jest wyjątkowo zimno. No, kiedyś to były normalne temperatury, ale teraz to są wyjątkowe temperatury. Trawestując słowa klasyka, sorry, taki mamy klimat. Wydaje się, że tych ludzi nie jest w stanie powstrzymać się pogoda, nie są w stanie powstrzymać warunki. Oczywiście one są obiektywnie takie, jakie są, tutaj nie mamy na to żadnego wpływu, ale te emocje, które towarzyszą osobom wjeżdżającym z Gdańska, są znacznie ważniejsze niż jakieś warunki meteorologiczne. To nie ma wpływu na tę ekipę i mam wrażenie, że jakakolwiek ta pogoda nie była, ogromna większość tych ludzi, którzy są w tym autokarze i w innych miejscach, które wyjeżdżają z Gdańska, czy z Pomorza, chciałaby wyrazić swoje emocje i swój protest, ale także wyraz poparcia dla Zjednoczonej Prawicy i dla obozu patriotycznego w Polsce. Czy ci, którzy jadą autokarami, wiedzą, że władza się już ich boi, bo barierki zostały rozstawione, jakieś przygotowania trwają, żeby się odgrodzić od protestujących? No, docierają do nas takie sygnały. Ja przyznam szczerze, że trochę stworzony rano przeczytałem, nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, nie udało mi się jeszcze zweryfikować, że podjęto taką decyzję, żeby rozdzielić ministra Kamińskiego i posła Wąsika. Nie wiem, czy będziecie mogli to jakoś potwierdzić w studio, i wywieziono ich do innych miejsc, więc wiem, że władza reaguje, władza wie, że ten protest pod pałacu prezydenckiego może się przenieść pod areszt, w którym, no, ci ludzie też będą chcieli wyrazić zarówno swoje poparcie dla ministra Kamińskiego i posła Wąsika, jak i taki wyraz solidarności dla osób, które przecież bezprawnie, ze złamaniem prawa, ze złamaniem aktu łaski, który został przez prezydenta prawomocnie wydany, będą chcieli ten swój gniew wyrazić. I no, ta ogromna liczba ludzi, którzy jadą z Gdańska, ale nie tylko z Gdańska, bo wiem od wielu osób, że te podobne autokary, podobne grupy jadą z innych miejsc w Polsce. Wiem, że jest grupa z Poznania, grupa z Krakowa, z wielu innych miejsc również wybierają się Polacy, żeby pokazać, żeby się policzyć, żeby wyrazić swój gniew na to, co od 15 grudnia dzieje się w naszej ojczyźnie. Arturze, na końcu tej części naszej rozmowy, bo cały dzień na antenie telewizji w Polsce.pl w centrum wydarzeń, będziemy blisko tej manifestacji, będziemy na niej, będziemy w autokarach, które zmierzają do Warszawy. To jeszcze cofając się trochę w czasie,
kilkanaście godzin temu wieczór i protest pod domem Donalda Tuska. Ty tam byłeś. To zawsze jest w polityce no taki moment, w którym ja mam pewne znaki zapytania. Pod dom polityka, naruszenie sfery prywatności. Oczywiście ta druga strona nigdy się tym nie przejmowała. Atakowano brutalnie, wulgarnie dom pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale zapytam cię, jak wyglądał ten protest pod domem Donalda Tuska? Jakie twoje były wrażenia? Jakie tam nastroje panowały wśród dość dużo, wielu ludzi, którzy się pojawili? Cóż, no pewnie gdyby oglądał nas jakiś dziennikarz tak zwanych wolnych mediów, dziennikarz Gazety Wyborczej czy dziennikarz Newsweeka albo innych mediów, to uznałby, że jestem nieobiektywny. Ale ja, uczestnicząc w tego typu protestach i obserwując ten tłum, mam przede wszystkim takie wrażenie ogromnego kontrastu. Jak widzę ludzi protestujących pod domem Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu, to widzę chamstwo, widzę ordynarny tłum, który chce wyciągać prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze swojego mieszkania i dokonywać na nim linczu, a kiedy spotykam się z ludźmi, którzy uczestniczą w protekcie kierowanym pewnie podobnymi emocjami pod domem Donalda Tuska, to widzę patriotycznych ludzi, których gniew i oburzenie pchnęło do tego, żeby wyrazić swój sprzeciw na działania niezgodne z prawem, na działania, które zmuszają patriotycznych Polaków do tego, żeby pokazali, że oni nie godzą się na tego typu zachowania, na tego typu działania i nie mają ochoty robić nikomu krzywdę, ale chcą wyrazić swój gniew, chcą poprzez swoją obecność zamanifestować przywiązanie do prawa, do praworządności i do uczciwości wobec historii i faktów. Bardzo mądrze pan mówi, dziękuję. Słyszeliśmy właśnie reakcję kogoś w autokarze, który się zgadzał z tym, co Arturze powiedziałeś. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Będziemy się jeszcze łączyć przez cały dzień. Będziemy śledzili tą waszą podróż i nie tylko. Serdecznie dziękujemy i mamy możliwość porozmawiać z... Rozumiem. Z prezesem TVP Michałem Adamczykiem. TVP. Nie wiem, czy w tej chwili, pewnie za kilka, dosłownie kilkadziesiąt sekund. Także Arturze, dziękujemy. Prezes Michał Adamczyk już się do rozmowy z nami z tego oblężonego terenu telewizji agencji informacyjnej szykuje do rozmowy, a ja jeszcze pokażę i państwu przede wszystkim, ale i tobie, Olu, zdjęcia z tej wczorajszej manifestacji pod domem Donalda Tuska, o której przed chwilą mówiliśmy. Poproszę realizatorów, pokażmy je. Kolejny dzień pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Zbierają się ci, którzy chcą zaprotestować przeciwko bezprawnemu aresztowaniu posłów Kamińskiego i Wąsika. Grupa znacznie większa niż wczoraj. Pojawił się transparent uwolnić więźniów politycznych precz z komuną. To są te zdjęcia. Rzeczywiście... Pytanie, czy ten poziom mobilizacji patriotycznej części społeczeństwa, twoim zdaniem, Olu, da się utrzymać dłużej, tak? Bo pewnie władza na co liczy? Na zmęczenie, za chwilę jakieś igrzyska zaoferują, temu mają służyć te komisje śledcze, włączą może jakiś koncercik, no tak robiła komuna. Czy Polacy tutaj tak wytrwają? Tak robiła komuna, zresztą tak robiono także za pierwszych rządów Platformy i PSL-ów wtedy. Natomiast no nie jakby... Nie zapobiegło to utracie władzy przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. I ten medialny monopol temu nie zapobiegł. I to, że właśnie rozwadniano, tak puszczano ciepłą wodę w kranie, że właśnie dawano Polakom rozrywki, różne inne atrakcje, tego nie zmieniły. Więc bądźmy dobrej myśli. I myślę, że im bardziej ta władza będzie się mściła, im ta zemsta będzie się rozkręcała, ja osobiście jestem przekonana, że ona się jeszcze rozkręci. Tym te protesty będą większe. Tak, pytanie, jak na to patrzy prezes Telewizji Polskiej Michał Adamczyk w środku, wewnątrz telewizyjnej agencji informacyjnej. Panie prezesie, czego jesteście świadkami? Czy jesteście zamknięci, czy jesteście odcięci, czy macie poczucie jakiejś eskalacji w tych represjach? Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście dochodzi do pewnego rodzaju eskalacji. To z racji tego, że osoba podająca się za likwidatora postanowiła zamknąć budynek telewizyjnej agencji informacyjnej, budynek w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy, w samym centrum Warszawy. To jest siedziba głównych programów informacyjnych, bo to właśnie stąd nadawane były główne programy informacyjne Panorama, Teleexpress, Wiadomości oraz TVP Info. Uzurpatorzy postanowili ten budynek zamknąć dla większości, przytłaczającej większości pracowników i współpracowników. Stworzyli sobie jakąś własną listę osób, które są wpuszczane. Co ważne i godne podkreślenia, to, że nie wpuszczani są tutaj
również parlamentarzyści. Parlamentarzyści pokazują legitymację poselską, mówią, że chcą przeprowadzić interwencję poselską, ale i tę możliwość blokują im uzurpatorskie władze w telewizji. Być może jest to też efekt takiego rozdrażnienia uzurpatorskiego likwidatora po wczorajszej decyzji sądu rejestrowego, bo warto przypomnieć, że sąd rejestrowy zmiażdżył decyzję ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, określił jego działania jako nielegalne, a zarząd, pseudozarząd, neozarząd, który funkcjonował tutaj od 20 grudnia do 28 grudnia, był po prostu zarządem nielegalnym. To się wiąże też z innymi konsekwencjami, konsekwencjami finansowymi dla spółki. W tej chwili trudno jest dokładnie podsumować straty, które z tytułu działalności neozarządu poniosła spółka, ale ta kwota jest liczona już w tej chwili w dziesiątkach milionów złotych. My poprosiliśmy Bartłomieja Sienkiewicza, by uregulował zobowiązania wobec Telewizji Polskiej w wysokości około 45 milionów. To już jest takie wezwanie do zapłaty już kilka tygodni temu. Tydzień temu może został do niego skierowany. Na razie pozostaje bez odpowiedzi, ale no jestem przekonany, albo inaczej, mam nadzieję, że osoby winne tej sytuacji poniosą w przyszłości konsekwencje. Jest to deptanie praworządności, deptanie prawa, deptanie wszelkich ustaw, bo nieszanowanie i nierespektowanie decyzji Rady Mediów Narodowych, to jest ciało, które jako jedyne jest uprawnione do powoływania zarówno zarządu, jak i Rady Nadzorczej, brak uznania zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny wyraźnie powiedział, wydał takie zabezpieczenie, że nie należy dokonywać zmian w zarządach spółek mediów publicznych, ani nie można postawić ich w stan likwidacji, a jednak to wszystko zostało zignorowane. Ale czy to znaczy, że teraz rzeczywiście władza idzie jakby na likwidację w ogóle TVP Info w takim dłuższej perspektywie? No bo rozumiem, że nawet kable są wynoszone z sieci na Placu Powstańców, że tutaj właściwie idzie się już na taką mocną likwidację, wręcz fizyczną właśnie tej siedziby i tej telewizji. Tak, ja nie wykluczam, że takie działanie podyktowane jest tym, że chcą tutaj utrudnić możliwość wznowienia sygnału. Na wypadek, jeśli KRS uzna decyzję Rady Mediów Narodowych, to być może okaże się, że nie będzie można tak szybko wznowić nadawania, bo większość sprzętu, przypuszczam, że większość sprzętu, bo tego nawet nie jesteśmy w stanie dokładnie tutaj sprawdzić, bo pomieszczenia są zamykane i kontrolowane przez uzurpatorów, ta większość sprzętu została wywieziona i być może wznowienie emisji nie będzie wcale takim łatwym zadaniem, no ale czekamy i liczymy na to, że w końcu prawo zacznie obowiązywać, bo po 20 grudnia w Telewizji Polskiej, proszę państwa, zapanował no niebywały chaos, i to chaos na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. Tutaj gwałcone są elementarne, podstawowe prawa pracownicze. Około 500 osób z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, tylko stąd, z tego budynku, pozostaje bez pracy. Często ci ludzie nie otrzymali żadnego sygnału od uzurpatorskich władz. Z dnia na dzień przestały działać im przepustki. Odcięto ich od dostępu do skrzynki mailowej. No, dochodziło naprawdę do no i korespondenci, którzy są na placówkach i którzy w zasadzie nie są w stanie tych placówek utrzymać. No tak, tak, bo oprócz pensji powinni otrzymać pieniądze na wynajem mieszkania, na utrzymanie biura. Tych pieniędzy w tej chwili nie otrzymują. No to jest próba zagłodzenia korespondentów Telewizji Polskiej. Jeszcze raz powtórzę, łamanie tych praw pracowniczych, łamanie wszelkich umów, począwszy od tej likwidacji sygnału. No, szanowni państwo, kiedy poprzednio w Polsce wyłączono sygnał telewizyjny? No właśnie, to prezes mówi... 42 lata temu. Prezes o tym mówi, bardzo ciekawa rozmowa w tygodniku Sieci, kulisy zamachu na media, też może pokażmy w tej chwili okładkę, a ja zapytam tak, czy, bo taki jest chyba cel, czy was wykurzą tymi konkretnymi działaniami, czy dacie się wykurzyć? Nie zasłyszałem. Czy was wykurzą, czy dacie się wykurzyć, bo o to chodzi. Nie, no oczywiście, że się nie damy się zastraszyć i nie damy się, jak to pan redaktor określił, wykurzyć. Ja przebywam w miejscu, gdzie jest mój gabinet. Nikt mnie z tego obowiązku nie zwolnił, a zwolnić mnie może w tej chwili tylko Rada Mediów Narodowych. Z moich informacji wynika, że Rada Mediów Narodowych takiej decyzji nie podjęła. Jest wiele osób, które nas wspierają. Proszę sobie wyobrazić, że cała redakcja Wiadomości, no, czeka w blokach startowych,
kiedy będzie mogła wznowić się tylko swoją działalność i będą mogły wrócić wiadomości, to jeśli nie będzie tych ograniczeń technicznych, o których wspominałem wcześniej, no to pod kątem redakcyjnym jesteśmy gotowi do wznowienia w każdej chwili. Wiem, że widzowie na to czekają, bo otrzymujemy, proszę państwa, bardzo wiele słów wsparcia, dzwonią do nas różne osoby, wysyłają SMS-y, maile, to nam wszystkim dodaje sił i będziemy tutaj na posterunku tak długo, jak to będzie potrzebne. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Michał Damczyk, prezes Telewizji Polski. Czekamy na moment, kiedy będzie można tam na miejscu z kamerą ponownie się pojawić. To jest w Centrum Wydarzeń Telewizji w Polsce.pl. Aleksandra Rybińska i Michał Karnowski. Już mamy, proszę państwa, tutaj z reżyserki podpowiedzi i całą listę bardzo ciekawych tematów i fascynujących rozmówców. I to po krótkiej przerwie w Centrum Wydarzeń w Polsce.pl. Dzień dobry państwu, witamy ponownie w Centrum Wydarzeń w Polsce.pl i rozmawiamy cały czas o manifestacji, która się szykuje, godzina 16 w Warszawie. Protest przeciwko zamachowi obecnej władzy na media publiczne i oraz oczywiście przeciwko zatrzymaniu, uwięzieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości, pana Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wójcika. Wąsika, przepraszam. Ja jestem Aleksandra Rybińska, a to Michał jest Karnowski. Michał Karnowski. A naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, Kacper Płażyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, wiem, że od pana z Gdańska bardzo duża ekipa. Łączyliśmy się z autokarem, który jedzie stamtąd i to rzeczywiście te zdjęcia, które widzieliśmy, może je też za chwilę pokażemy, no kolejki wręcz, żeby tam wsiąść do tych autokarów. Czy to będzie największa manifestacja w historii polskich sił patriotycznych, czy to za wcześnie, żeby oceniać? Nie jestem prorokiem, panie redaktorze. Ja myślę, że to będzie duża manifestacja. Nie wiem, czy największa, ale na pewno bardzo duża, bo widzę po ludziach, którzy nigdy nie byli zaangażowani politycznie, a którzy są moimi znajomymi, którzy nawet nie wiedziałem często, na kogo głosują, kogo popierają, że zgłaszali się do mnie i pytali, czy jest możliwość wyjazdu do Warszawy, czy jest organizowany jakiś autokar właśnie. Więc tak, na pewno ludzie, którzy nigdy do tej pory się tym nie interesowali, tym razem się zainteresowali, to o czym świadczy. Mieliśmy przecież w przeszłości, pamiętamy, o wielkie manifestacje w obronie telewizji Trwam. Telewizji Trwam, największa chyba, tak, około 100 tysięcy ludzi, tak. Czyli trochę wyjście z bańki, tak, można powiedzieć. To, czego władza nie chciała, władza chciała zamknąć to, w to, co się dzieje, w takiej pisowskiej bańce. Wy pisowscy, tak, pisowcy utraciliście władzę, wy politycy, i wy krzyczycie, wy propagandyści, a reszta społeczeństwa to nie obchodzi. A pan mówi, że to trochę na pewno wybiło się dla z tego. Mnie też takim światełkiem w tunelu jest to, że w tych wyborach rzeczywiście, no po tych wyborach rządzi Tusk, ale dla dużej sfery polskiego społeczeństwa, która poszła do wyborów i która głosowała na przykład na trzecią drogę, chyba naprawdę dla nich nie było oczywiste, że Tusk będzie rządził, tak. Bo też się zdarzają takie osoby, rozmawiałem z nimi i też jadą, które nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, więc to nie będzie protest zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale będzie to też protest na pewno w jakimś zakresie, pewnie nie jakimś ogromnym, ale w jakimś tak, ludzi, którzy zagłosowali na inne formacje polityczne, ale gruntownie się nie zgadzają z tym, co się wydarzyło i nie spodziewali się, że Tusk będzie premierem, bo naprawdę mnóstwo ludzi, która głosowała na PSL albo na Hołownię, nie myślało, że Tusk będzie premierem. No, jakkolwiek dla nas, że może Władysław Kosiniak-Kamysz będzie premierem, czy przez dłuższy czas takie były. Ja nie miałem co do tego jakichś złudzeń, ale duża część polskiego społeczeństwa być może naiwnie uwierzyła w to, że może jednak nie Tusk, tylko ktoś inny. I dzisiaj by podjęła inną decyzję. Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili na Placu Powstańców Warszawy pod siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Tam jest Jakub Maciejewski, nasz reporter. Jakubie, witam. O, pogoda. Śnieg zaczął padać. Widzimy. Ale powiedz, co tam się dzieje w tej chwili? Czy jesteśmy świadkami jakichś wyjątkowych wydarzeń? Zobaczcie państwo, troje posłów Prawa i Sprawiedliwości puka, próbuje się dostać do środka w ramach interwencji poselskiej, ale na drzwiach jest wywieszona kartka pana Daniela Gorgosza, tego pseudo-likwidatora Telewizji Polskiej. I w tym piśmie on napisał, że posłowie nadużywają
swoich praw parlamentarnych, więc on ich nie wpuści. To już jest ciekawe, że w jednej instytucji ktoś sobie może powiedzieć, że są facet nielegalnie nominowany. Może sobie powiedzieć, a jednak posłowie mi się nie podobają, więc ja nie uwzględniam ich praw. To się dzieje. Troje posłów już tu od godziny czeka, żeby móc wejść. Pojawili się dodatkowi ochroniarze i dodatkowe oddziały policji. Wiemy więc, że policja jest skoordynowana z ochroną, ale to nie koniec. Otóż tu jest taki przedsionek w budynku, tak, z dwóch stron okraszony drzwiami. I tam jest poseł Paweł Szrot, który nie może ani w jedną, ani w drugą stronę wyjść. Jest tam więc uwięziony. Farsa z łamaniem prawa, ale też taka demonstracja siły. Nie wpuścimy was, nie wypuścimy was i co wy na to? Czy ja dobrze rozumiem, że są ludzie, którzy pokazują legitymację poselską i są ochroniarze, którzy mówią i nic nas to nie obchodzi, nie wejdziecie, nie wyjdziecie? Tak, dokładnie tak. Jest ochrona, dodatkowi funkcjonariusze ochrony Solid, czyli już nie tej Art Security, która była też przykrywką dla smutnych panów Sienkiewicza, ale też policjanci pilnują tego wejścia na podstawie pisma pseudolikwidatora. Nie wpuszczamy posłów i już. Warto tu wspomnieć, że ma to miejsce dzień po tym, jak w KRS-ie odmówiono wpisania neozarządu wytypowanego przez Sienkiewicza, neozarządu Telewizji Polskiej. Możemy więc przypuszczać, że ta tutaj siłowe rozwiązanie, które tu się szykuje, odgrodzili siłą budynek Telewizji Polskiej, jest też wynikiem pewnego strachu, pewnej woli przyspieszenia, bo być może KRS wkrótce odmówi także panu Gorgoszowi tytułu likwidatora. I co wtedy? Oni chcą rozprawić się z telewizją, zanim sądy przyznają, że są nielegalni. No i może to jest też obawa przed tą manifestacją, no bo w końcu ten marsz ma w końcu ruszyć sprzed Sejmu, właśnie przed siedzibę Telewizji Polskiej na Placu Powstańców. To celne pytanie. Tak, choć wiemy oczywiście, że demonstracja będzie przed Sejmem o godzinie 16. Tu jesteśmy w innym miejscu Warszawy. Nie wiem, czy jakiś tu marsz by się miał szykować, pewnie nie ze względów bezpieczeństwa. Ten marsz tam, no Jakubie, może dojść. Może, bo to tam mówili, to jest rzeczywiście nowa informacja, ale o tym mówili goście telewizji w Polsce.pl, między innymi pan poseł, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, że tak, ta demonstracja ma dojść pod siedzibę telewizyjnej agencji informacyjnej. Taki jest plan. No to wszystko wskazuje na to, że to siłowe zamknięcie drzwi jest tą demonstracją siły, włącznie także z sytuacją, że pamiętajcie, drodzy państwo, obawiamy się też prowokatorów. Pamiętajmy, że w czasach Sienkiewicza na Marszu Niepodległości pojawiały się różne incydenty z udziałem przebranych po cywilnemu prowokatorów ze służb. Teraz też musimy unikać jednak siłowych rozwiązań, wdawania się w zaczepki. Musimy uważnie przyglądać się tym, którzy zachęcają do jakichś radykalnych zachowań. Tak było pod komisariatem dwa dni temu, pod komisariatem, gdzie zatrzymano posłów Kamińskiego i Wąsika. I tam też pojawili się ludzie, którzy mówili siłą, siłą, wchodzimy, słuchajcie. To ewidentnie nie byli zwykli, spontaniczni uczestnicy demonstracji. Także my musimy na to uważać, zachować umiar, ale pamiętajmy, że im też się pali pod nogami, skoro dzień po nieuwzględnieniu przez KRS ich oczekiwań zamykają po prostu drzwi. Też nie mogą tu wchodzić zwykli pracownicy, którzy pełnią tu swoje funkcje, pełnią tu swoje obowiązki, księgowe, sekretarki, też ich się nie wpuszcza. Jakubie, czy ja dobrze widzę, że tam za tobą jest między innymi poseł Zbigniew Kuźmiuk, czy może do nich spróbujmy podejść, jeśli to możliwe technicznie? Spróbujemy. Panie pośle, pytanie do pana. Od jak długo pan tutaj jest? Jak wygląda sytuacja? No od blisko godziny stoję na zewnątrz. Prosiłem tutaj policjantów o interwencję, spowodowanie, abym mógł wejść do tego budynku na kontrolę poselską. Ale policja nie reaguje, ochrona też nie reaguje. Ochrona absolutnie nie reaguje. Powieszono jakąś kartkę, która jest bez znaczenia. Policjant tłumaczy, że wykonują tak naprawdę dyspozycję likwidatora. No ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje wejście do tego budynku i mam do tego prawo na podstawie ustawy.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Apelowałem, żeby skontaktowano się z dowódcą, ale trwa to już blisko godzinę i żadnego rezultatu niestety nie widać. Na zewnątrz mamy minus 5 i pada śnieg. Takie potraktowanie posłów RP także przez polską policję jest po prostu nie do przyjęcia. Tak, bo oni sobie po prostu uznali, że nadużywacie tego prawa o interwencji poselskiej, więc was nie wpuszczą. Właśnie, dokładnie tak, w sytuacji, kiedy tak naprawdę od wczoraj wiemy, że telewizją zarządzają uzurpatorzy. KRS nie wpisał przecież tych, których wskazał minister kultury, więc tak naprawdę mamy kompletne bezprawie. Ogromnym majątkiem zarządzają ludzie, którzy nie mają do tego uprawnień. Krążą tu jacyś ludzie z listami, wpuszczają albo nie wpuszczają pracowników. To jest kompletny chaos. Ja jestem głęboko przekonany, że tego tak nie zostawimy, że wszyscy ci ludzie, którzy w ten sposób łamią prawo, kiedyś odpowiedzą za to nie tylko politycznie, ale także karnie. Ale panie pośle, jak to jest, że oni się nie boją tego? Przecież to jest łamanie prawa, to jest nieuwzględnianie w ogóle potrzeby bycia wpisanym przez KRS, wrogie przejęcie spółki, a zachowują się bardzo odważnie. No Daniel Gorgosz to pismo wystawił pod swoim nazwiskiem, że nie wpuszcza posłów. Tak, to prawda, no to jest rzeczywiście szokujące, no ale wszystko wskazuje na to, że przykład idzie z góry. Jeżeli minister czy premier może ostentacyjnie łamać konstytucję i ustawy, to jakiś jego namiestnik no może rzeczywiście powodować, że posłowie są dla niego nikim. Dziękuję, panie pośle. Widać, że rozlewa się to bezprawie od góry. Skoro można do Pałacu Prezydenckiego wejść siłą po posłów, to można i pozamykać spółki Skarbu Państwa, jeśli nie są posłuszne Donaldowi Tuskowi. No właściwie można zrobić dosłownie wszystko. Jakub Maciejewski, bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy się jeszcze łączyć oczywiście w ciągu dnia i wracamy do studia, do pana posła, który z nami jest jako gość, Kacpra Parzyńskiego. No troszeczkę, no nie wiem, nie chciałabym być zbyt radykalna, że użyję tego słowa zuchwałe. Tak? Zuchwałe jest to wszystko dosyć. Zuchwałe, ale też niebezpieczne dla tych, którzy są realizatorami tych planów Sienkiewicza. Zresztą dla Sienkiewicza sytuacja też jest niezwykle groźna potencjalnie. Bo teraz czekamy na decyzję sądu w zakresie wpisania likwidatora do Krajowego Rejestru Sądowego, ale już wiemy na podstawie wczorajszej decyzji sądu, że zmiana zarządów i rad nadzorczych, które dokonał Sienkiewicz, była niezgodna z prawem. I wszystkie decyzje, które podjęły te pseudoorgany finansowe, również skutkujące konkretnymi stratami po stronie Telewizji Polskiej, bo przecież wyłączono sygnał telewizyjny. W związku z tym reputacja telewizji poszła na łeb, na szyję, w dół. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Już dzisiaj nie ma takiej oglądalności z różnych względów, pewnie z tego względu też. Reklamy przepadły, będą postępowania odszkodowawcze, brak wpływów z reklam. Mnóstwo ludzi przecież zostało rzekomo zwolnionych w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni właśnie przez te pseudonowe organy władz spółek medialnych. W związku z czym ci wszyscy ludzie będą mieli roszczenia duże odszkodowawcze i tak naprawdę ich stosunek pracy dalej trwa. Potężny galimatias prawno-finansowy, dziesiątki albo i setki strat w milionach złotych liczonych po stronie Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Rozgłośni Polskiego Radia. I za to wszystko ostatecznie powinni zgodnie z polskim postępowaniem cywilnym, kodeksem cywilnym, odpowiadać ci ludzie, którzy nie mając właściwego umocowania w przepisach prawa, nie mając pełnomocnictwa do takiego dokonywania czynności, powinni odpowiadać osobistym majątkiem. A jeżeli tego majątku zabraknie, no to wtedy Skarb Państwa będzie odpowiadał, bo to są spółki w 100%, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Plus dochodzą oczywiście przepisy karne, które też zostały wprowadzane za rządów Prawa i Sprawiedliwości, chociaż wtedy myślano, że bardziej wprowadza się te przepisy, żeby ratować podmioty prywatne przed takimi nadużyciami. I dzisiaj Sienkiewiczowi grozi na podstawie znowelizowanych lata temu przepisów kodeksu karnego do 10 lat więzienia za spowodowania tak wielkiej straty finansowej. No bo to były jego decyzje. On się personalnie pod tym podpisywał. Jako prawnik doświadczony pan uważa, że do 10 lat może. Tak, do 10 lat. No ale co to oznacza, że oni uważają, że im to nie grozi jednak w jakiś sposób, że będą no, dopóki w stanie... mają władzę, uważają. Dopóki... No ale może ja myślę... są przekonani, może że są w stanie sądy, tą władzę no. tak zabetonować, a może mają sądy. Że ten sądny dzień nigdy nie nadejdzie. Mają kastę, co najmniej jakąś część. Myślę, że dlatego oni będą iść jak najdalej się da, już nie zważając na wszystko, bo
wiedzą i na przykład pan Sienkiewicz doskonale rozumie, że jeżeli powinni im się noga i wróci rząd, który będzie chciał rozliczyć te przestępstwa, to mogą pójść rzeczywiście do więzienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie tego, że oni po prostu gwałcą prawo i robią to perfidnie, no publicznie, nawet nie w białych rękawiczkach, nawet się z tym nie ukrywają. Popiera przecież nasze stanowisko nie tylko, nie wiem, środowisko z nami związane politycznie, tak, tylko nie wiem, profesor Janusz Piotrowski, który w innych sprawach często potrafił krytykować działania Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, rzecznik praw obywatelskich profesor Wiący, który też mówił, że te działania są nielegalne. Ta sprawa wyszła z takiej prawicowej bańki, zdecydowanie wyszła, również wbrew pozorom w świecie prawniczym. Oczywiście po drugiej stronie są tacy zideologizowani, którzy często brali po prostu pieniądze od Tuska, prawnicy czy nawet profesorowie prawa, którzy będą bronić tego jak niepodległości wszelkich działań najbardziej uzurpatorskich nowej władzy, ale nie zmienia to faktu, że ta sprawa z takiej bańki prawicowej już dawno wyszła i musi zostać rozliczona. Mam do pana posła jeszcze jedno, kilka ważnych pytań, ale jedno takie szczególnie dla mnie ważne. Znaczy, kto jeszcze oprócz Bartłomieja Sienkiewicza może tu ponieść jakąś odpowiedzialność? Umówmy się na odpowiedź już po krótkiej przerwie, panie pośle. Zaraz wracamy w Centrum Wydarzeń w Polsce. Zapraszamy, pozostańcie państwo z nami. Dobry, witamy ponownie w Centrum Wydarzeń w Polsce.pl. Ja jestem Aleksandra Rybińska, a ze mną jest Michał Karnowski i pan poseł Kasper Płażyński. Panie pośle, ważną tezę pan postawił przed chwilą jako prawnik, że fakt, że ten prezes wskazany przez pana ministra Sienkiewicza nie został wpisany do KRS-u. Bo to w każdej spółce tak naprawdę podejmują decyzję. Ma pan rację, że to pociąga za sobą całą serię konsekwencji, w tym odpowiedzialności dla ministra Sienkiewicza. Dobrze rozumiem, do 10 lat, tak? Za jakie przestępstwo w pana ocenie? Oczywiście rozstrzygałby sąd, tak? Ale tu zarzut jaki mógłby być postawiony? No, 3 lata za narażenie spółki na poważne problemy gospodarcze, a jeżeli te problemy gospodarcze, strata finansowa jest wielkich rozmiarów, to do 10 lat. To było nowelizowane za naszych rządów. A kto jeszcze mógł... Skoro Sienkiewicz mówił, że podejmuje jako przedstawiciel właściciela te decyzje i bierze wszystko na siebie, to on się podpisywał na podstawie KSH wyznaczaniu tych nowych rad nadzorczych, które z kolei wyznaczyły nowe składy zarządów, no to on to bierze na siebie w dużej mierze. No, to były jego decyzje personalne. I oczywiście zarządy, które też będą ponosić za już konkretne decyzje personalne, personalne czy decyzje merytoryczne. Właśnie, o to pytam. Oni podpisali w tym czasie ileś umów, tak? Wszystkie są nieważne. Nieważne. W ciągu tych 2 tygodni pierwszych, bo nie wiemy, jak sąd się do tego likwidatora. Mówię o tych 2 tygodniach, bo tu na pewno. Na razie. No, wiemy, że są nieważne, chyba że sąd drugiej instancji rozpatrzy jakieś zażalenie na tą decyzję referendarza sądowego i uzna jednak, że to było ważne. Natomiast ten opis referendarza sądowego, uzasadnienie tego postanowienia było tak jednoznaczne i zresztą no, dla nas oczywiste, prawda? No bo wiemy, jaka była sytuacja. On podzielił w pełni nasze tezy wyrażane publicznie, nie tylko nasze, ale mówię, no, profesorów z innych baniek, tak to nazwijmy. Tak. A co ważne, ten referendarz, ktoś może powiedzieć, a to jakiś pisowski referendarz, prawda? Nie, to referendarz, który niedawno nie zgodził się na zmiany w statucie w KRS-ie mediów publicznych zgłaszane przez premiera Glińskiego. No to jest zawsze ten argument, który pada, tak? Że jest ktoś pisowski po prostu to ale unieważnia. Ciężko im będzie powiedzieć, że to pisowski referendarz. Ja tu widzę też drugą stronę tego medalu, czy może jakby z drugiej strony lustra patrząc. Bezprawni byli, to jest pierwsza strona, ci, którzy próbowali, no weszli do TVP siłowo, z osiłkami, ochraniani przez policję, ale w prawie byli, to znaczy wypełniali prawidłowo swoje obowiązki. Ci, którzy powiedzieli nie, właściwy zarząd, to jest tutaj, to jest prawdziwy prezes Telewizji Polskiej. Nie macie prawa tego robić. Tak też na to można spojrzeć, że to jest chwila
i satysfakcji, ale tak i w takim kontekście praw pracowniczych, obowiązków pracowniczych, prawda? Pewnych zobowiązań, które podejmujesz, obejmując jakąś funkcję. No, oczywiście, i w tym kontekście też nasze interwencje poselskie miały głęboki sens. Tak. Bo one z jednej strony w sposób symboliczny, a z drugiej strony uniemożliwiły takie praktyczne w pełni przejęcie kontroli nad tym, co się dzieje w tych spółkach. Dzięki temu, że też tam byliśmy i prosiliśmy o papiery, to ja na przykład w papie, jak byłem, przyszedł pan pseudoprezes, to mogłem przeczytać, bo mi udostępnił na chwilę akt notarialny, na podstawie którego miał być powołany na prezesa. Widząc, co jest tam napisane, godzinę później byłem już na komisariacie policji na Wilczej, gdzie złożyłem zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, że albo akt jest sfałszowany, albo to była po prostu jakaś ustawka, bo tam jest napisana po prostu stek bzdur, na podstawie których, jeżeli chodzi o kwestie prawne, został powołany. No te śledztwa się toczą. Ale jest pani notariusz, która podpisała się pod takim protokołem, no jest, gdzie uznała, że uchwała jest źródłem prawa. No jest taka pani. Znaczy, co z nią? Może nie tyle, że uznała, co powołała się na tą uchwałę. Tak? I tu nie ma nic złego, że się powołała na uchwałę, no bo jakby notariusz, który sporządza taki protokół z zgromadzenia wspólników, on w zasadzie wszystko powinien tam wskazać. Okay. Była taka uchwała, no to wskazuje. Tylko to, czego nie było w tym akcie notarialnym, nawet zdania nie było, bo widziałem ten akt notarialny, nie było tam w ogóle wspomnianej ustawy o Radzie Mediów Narodowych. W ogóle nie było wspomnianej. Czyli tak naprawdę jakby notariusz, no nie wiem, nie miała zielonego pojęcia, jakie prawo w Polsce obowiązuje w kontekście medialnym. No, no nie, no, no musiała, jeżeli poszła na zgromadzenie wspólników, to powinna wszystko wiedzieć. Oczywiście abstrahując od tego, że przecież wiemy, że wszystko miało się wydarzyć w ciągu niecałych 2 godzin czy 1,5 godziny. Sądnego dnia. 107 minut. 107 minut, kiedy mieli wszyscy się spotkać, i nowe rady nadzorcze, i nowe członkowie zarządów, i minister, i pani notariusz w jednym miejscu, i wszystko to w 3 akty notarialne skomplikowane przyjąć, nawet gdyby każdy był odczytany i nawet gdyby oni rzeczywiście tam byli, to by nie starczyło czasu na to, żeby to zrobić. Więc zobaczymy, co pokaże monitoring, czy został zabezpieczony przez służby, czy w ogóle oni wszyscy się spotkali, bo jeżeli nie, no to mamy oczywistą rzecz, to znaczy, że oni wszyscy brali udział w fałszerstwie dokumentów, aktów notarialnych, i wszyscy powinni za to odpowiedzieć przed sądem karnym i ponieść za to konsekwencje. I to będzie, jeżeli to się okaże prawdą, to znaczy, że no ważni adwokaci warszawscy, którzy przecież tam są nieprzypadkowo w tych radach nadzorczych, ważni prawnicy, bardzo ważni politycy, stronnicy Platformy Obywatelskiej, politycy tacy jak Sienkiewicz plus pani notariusz, no skończy się ich kariera. No, niektórzy z tych panów zresztą wchodzili brutalną siłą jako osiłkowie do siedziby Telewizji Polskiej. Jest ten pan Steczką słynny, który się pojawił w garniturze, i on chyba też jest prawnikiem. A nie wiem, czy jest prawnikiem, natomiast wiem, że łamie prawo. Pośle, jak pan patrzy na tę dzisiejszą demonstrację? Ona przejdzie spokojnie, czy możemy się obawiać jakiejś prowokacji? Ten temat, ten wątek powraca. Ja wiem też, że ludzie organizujący te wyjazdy autokarami w Gdańsku i w innych miejscach uprzedzali, żeby uważać na prowokatorów już w autokarach. Jasne. Znaczy, będzie spokojnie? Państwo, to nie jest proste. No, zgłaszają się do mnie różni ludzie, do mojego biura poselskiego. I oczywiście ja ponad połowy tych ludzi nie znam. I z jednej strony to bardzo dobrze, bo to pokazuje, że to nie tylko ludzie związani jadą, tak, ale z drugiej strony nie wiemy, czy tam nie zasiadają w tych ludziach, na tych autokarach, na siedzeniach ludzie, którzy mają po prostu rozbijać potem oddolnie te manifestacje. Wiemy, że pan minister Sienkiewicz jest tym mistrzem. Ujawniły to nagrania w Sowie, w restauracji Sowa. Motyw spalonej budki i tak dalej. Dzisiaj pewnie większość młodych ludzi nie ma pojęcia, o co chodzi. Czy akcja Widelec, czy różne działania niezgodne z prawem służb za rządów Tuska. Inwigilacja przecież dziennikarzy. I to szeroko, od redakcji lewicowych po prawicowych. Swoją drogą, drodzy państwo, ja jestem zdumiony, że redakcje, które były podsłuchiwane za rządów Tuska, gdzie do dzisiaj tak naprawdę ta sytuacja nie została wyjaśniona, i tutaj w zasadzie kamyczek do ogródka naszych rządów, że nie udało się tego wyjaśnić i pociągnąć ludzi do odpowiedzialności za to, że te redakcje niektóre są w stanie bronić tego rządu czy tego konkretnego ministra i jego działań, skoro wiemy, że to jest minister siłownik, który jest tam tylko po to, żeby wprowadzić w sposób taki, no, bezwzględnie naruszający prawo
terror do 3 spółek medialnych, żeby przejąć nad nimi kontrolę, władzę, jeżeli ich to nie rusza, skoro sami kiedyś dokładnie odczuli na swojej skórze, konkretni ludzie, konkretni dziennikarze, co to znaczy być inwigilowanym przez służby zarządzane przez pana ministra Sienkiewicza. No to mnie zdumiewa, przyznam szczerze. Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej nawet napisał taki felieton zatytułowany Nie czuję zażenowania. No to jest... A co stanie się, jeżeli jednak władza będzie albo zorganizuje jakąś prowokację, albo użyje siły? Czy nie obawia się pan, i tu się też odwołuję do wiedzy na tematy zagraniczne mojej wspaniałej koleżanki Aleksandry Dybińskiej, że to jest może taki plan, ja tak trochę czytam, a w każdym razie wielu ekspertów też to mówi, to jest trochę taki plan, jak był po zwycięstwie Bidena. Że Trumpowców jakby zepchnięto do roli takich agresywnych dziwadeł, tak? To wejście na Kapitol. Przepraszam, wręcz. Puczystów, tak? Ale i to dało długi okres czasu takiego pełnego panowania demokratom. Czy u nas nie ma podobnego planu? Nie tylko wygraliśmy, ale jeszcze teraz potrzebujemy czegoś, co uzasadni dalszą eskalację przemocy. Dalszy zamordy. Zepchnąć tego przeciwnika politycznego. Moje myślenie już taki tutaj może być tylko życzeniowe, prawda? Obserwując po tym, kto się zgłasza do tej demonstracji, to mam wrażenie, że jednak wahadło trochę idzie w drugą stronę, szybciej niż w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzisiaj w sondażach prowadzi zdecydowanie Trump i wiele wskazuje na to, że będzie znowu prezydentem Stanów Zjednoczonych, to trwało kilka lat, zanim to się wydarzyło. 2-3 lata, zanim te nastroje się odmieniły znowu w drugą stronę. U nas minął miesiąc rządów Donalda Tuska, to przyznacie, że niewiele, drodzy państwo. Zwykle ta władza się zużywa trochę dłużej. A może my jesteśmy w bańce pewnej? W jakiejś na pewno jesteśmy. Może dla większości Polaków, no wielu ludzi... W jakiejś na pewno myślę, jesteśmy, że część ludzi patrzy na to tak, ja sam takich ludzi znam. No tak. Może tutaj Tusk poszedł łomem, ale umówmy się, pisowcy Kaczyński też panował nad telewizją, tak? Pewnie to była jakaś, telewizja rządowa. Pewnie jakaś część, tak. Tak część ludzi myśli. Na pewno. Natomiast... A panu się tamta telewizja też nie podobała chyba. Nie, nie podobała mi się. Przynajmniej jeżeli chodzi o pasmo informacji. No. Ale nie chodzi mi o telewizję, wiecie państwo. Ja nie jestem od recenzowania pracy dziennikarzy. Ja generalnie naprawdę telewizji nie oglądam, bo wolę z Twittera korzystać, wolę czytać jednak literę gdzieś tam w jakichś tygodnikach. Rozumiem, że chodzi o zasady. Tak? Chodzi o zasady, nie chodzi o prawo, kurczę. No naprawdę o elementarne kwestie ustrojowe państwa polskiego. No jeżeli udajemy, że na przykład ustawa o mediach narodowych nie istnieje, mimo że przez tyle lat z powodzeniem istniała, a w Radzie Mediów Narodowych jest dwóch przedstawicieli dawnej opozycji, a teraz nowej większości. Wszystko było ok. Nikt nawet nie złożył wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, żeby albo zbadać się. I o to teraz zapytamy Ryszarda Czarneckiego. A jaka będzie następna ustawa, którą się wyrzuci do kosza? No, poseł do Parlamentu Europejskiego, dowolna. Panie pośle. A prezydent gdzie w tym wszystkim jest? Panie pośle Ryszardzie Czarnecki. Znaczy, halo, halo. Prezydent jest lekceważony. Panie pośle, witam serdecznie. Studio Telewizji w Polsce. Witam, dzień dobry. W centrum wydarzeń. Aleksandra Rybińska, Kacper Płażyński, Michał Karnowski. Także będzie pan tu w krzyżowym ogniu pytań. Czy spodziewa się pan dzisiaj na tej demonstracji jakiegoś przełomu, który może się w dobrym lub w złym kierunku przekonać? Jakie są pana myśli, gdy spogląda pan na te autokary, które zmierzają do Warszawy z różnych stron kraju, a podobno ich jest szczególnie wiele? To nie będzie przełom z punktu widzenia władzy. Ta władza w sposób zamierzony realizuje scenariusz przemocy. A nie tylko już medialnej, ale też fizycznej. O tym świadczy aresztowanie szeryfów walki z korupcją. Natomiast to może być w jakimś sensie przełom, a na pewno rzecz niesłychanie ważna dla budowania ducha wolności po stronie opozycji, czy też tych naszych rodaków, którzy szanują tą fundamentalną polską cechę, jaką jest wolność. I wydaje mi się, że te tysiące ludzi, którzy dzisiaj będą w Warszawie, pamiętam nasze dyskusje sprzed dosłownie tygodnia, 10 dni, kiedy myśmy podejmowali decyzję o tym proteście, to uważaliśmy, że jak będzie 10 tysięcy, to będzie dobrze. No, wiemy, że będzie na pewno dużo, dużo więcej. To jest dzień powszedni, jest zima i jeżeli rzeczywiście tysiące Polaków pokażą, że zależy im na wolności, to będzie ważne dla tych wszystkich, którzy
może trochę przestraszyli się tych działań władz, może się trochę wycofali, prywatyzowali po wyborach. Więc to będzie nie tyle jakaś forma presji na władzę, nie za bardzo w to wierzę, może ktoś tak myśleć, jego prawo, natomiast myślę, że to będzie ważne dla nas. A czy liczy pan, panie pośle, na jakąś reakcję Brukseli, bo ona dotychczas wypadła, można powiedzieć, no jest żadna. Także media europejskie w swojej zdecydowanej większości raczej stoją po stronie rządu Donalda Tuska. Czy ta manifestacja zostanie sprawiedliwie pokazana i przedstawiona? Bo już mieliśmy w przeszłości takie manipulacje, że faszyści maszerowali, że skrajna prawica i nacjonaliści. No, przepraszam, nie będę dyżurnym optymistą. Żadnych złudzeń, panowie, cytując rosyjskiego cara. W Brukseli nie rządzi pani Ursula Gertrud von der Leyen. W Brukseli od lat rządzi pani H jak hipokryzja. I to wyraźnie widać, słychać i czuć. Zwracam uwagę, że nie tylko przez te 8 lat ostatnich, oczywiście Komisja Europejska ingerowała na potęgę, podobnie jak Europarlament czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nasze wewnętrzne polskie sprawy, a dzisiaj pan Erik Mamer, rzecznik komisji w imieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej, mówi, że nie komentujemy spraw wewnętrznych poszczególnych krajów. No, robili to przez 8 lat, ale przecież ja pamiętam, jak wcześniej obiektem nagonki był prawicowy rząd Silvio Berlusconiego we Włoszech, ale także lewicowy rząd grecki Georgiosa Papandreou, tylko dlatego, że ośmielił się prowadzić politykę niezależną od Brukseli, a może przede wszystkim Berlina i Paryża. Więc oczywiście Komisja Europejska ingeruje wtedy, kiedy uważa, że jest to dobre dla unijnego mainstreamu i zamienia się w Poncjusza Piłata, który umywa ręce, wtedy, kiedy tak jest dobrze dla unijnego establishmentu czy dla Niemiec. Panie pośle, bardzo dziękuję. Lepszej puenty dzisiaj nie będzie. Liczymy jeszcze na pana komentarze w miarę jak te wydarzenia w Warszawie będą się rozwijały, także w Centrum Wydarzeń w Polsce.pl jeszcze do pana się odezwie za to spojrzenie w tej chwili. Bardzo dziękuję. Podobnie jak dziękuję panu posłowi Kacprowi Płażyńskiemu, ale telewizja w Polsce.pl cały czas trzyma rękę na pulsie. Dzisiaj, proszę państwa, jesteśmy świadkami naprawdę wydarzeń historycznych. Dzieje się dużo złego, o czym tu mówiliśmy, ale i dobrego. Ale dzieje się tak bardzo wiele dobrego. Jest to wreszcie głos protestu, sprzeciwu, który mam nadzieję będzie początkiem szerszej fali protestów. Myślę, że jest szansa na to, żeby zmobilizować społeczeństwo przeciwko tym bezprawnym działaniom. Za chwilę wracamy. Dobry, witamy ponownie państwa w Centrum Wydarzeń Telewizji w Polsce.pl. Ja jestem Aleksandra Lewińska, a to jest Michał Karnowski, witamy. I przenosimy się od razu do autokaru, którym jedzie nasz kolega Artur Cejrowski. Autokar jest w drodze do Warszawy na manifestację przeciwko działaniom bezprawnym polskiego rządu. Dzień dobry, Arturze. Słyszysz nas? To jest autokar z Gdańska. Myślę, że za chwilę łączność odzyskamy. Zadzwonimy tak jeszcze raz do Artura. Olu, a ja tak korzystam z przerwy. Czy to prawda, że w Niemczech takich dziur w zasięgu internetu czy dobrego sygnału jest więcej niż w Polsce? Zdecydowanie tam cyfryzacja jest w owijakach, można powiedzieć. To jest jeden z głównych tematów jakby niemieckiej debaty publicznej, jak to przyspieszyć. I sama będąc w hotelu w Lipsku nie miałam żadnego Wi-Fi, musiałam wychodzić i był tam taki pagórek. Ja wchodziłam na ten pagórek i tak jak w latach 90 trzymałam telefon wysoko w powietrzu, żeby złapać jakiekolwiek połączenie z internetem. Jest to trochę, no właśnie, trochę zabawne. Ktoś takiego gdzieś tam w jakimś miasteczku w Niemczech też jest zdziwiony, a oni mówią, nie, no tutaj zasięgu generalnie nie ma. No, w Görlitz też na przykład nie ma Wi-Fi w hotelach, a w Zgorzelcu już po drugiej polskiej stronie jest. Czy już ma zasięg Artur Cejrowski? Arturze. Jesteśmy. O, słyszymy cię, Arturze. Opowiedz, co się dzieje, jakie nastroje, jak wasza podróż?
Teraz ja nie słyszę studio. Dzień dobry. Jest... Jesteśmy w jakimś takim miejscu, gdzie to są na tyle trudne, że pewnie będzie nam co chwilę to połączenie zrywać. Nie wiem, czy teraz mnie słychać. Teraz jest okej. Są ze mną współorganizatorzy tego wyjazdu, radni Prawa i Sprawiedliwości, pan Przemysław Majewski, pan Andrzej Skiba. No może im oddam głos na chwilę, żeby tak jak skomentowali na gorąco, na żywo z tego autokaru to, co się dzieje. Mam nadzieję, że ich widać i słychać. Poprosimy. Dzień dobry państwu. Jedziemy do Warszawy. Dzisiaj z Gdańska kilkadziesiąt autobusów wyjechało do Warszawy. Można powiedzieć, że kilka tysięcy osób dotrze na protest Wolnych Polaków. Jedziemy tak, jak protestowaliśmy pod Urzędem Wojewódzkim, pod siedzibą regionalnej telewizji polskiej w Gdańsku. Pokazujemy, że nie zgadzamy się na to, co dzieje się w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia. Nie zgadzamy się na to, w jaki sposób łamie się prawo, w jaki sposób wtrąca się do więzień osoby, które zostały ułaskawione przez prezydenta. Dzisiaj wyrazimy to głośno. W Warszawie jedziemy silną grupą, jesteśmy zdeterminowani, ale zarazem spokojni, bo wiemy, że prawda jest po naszej stronie. Jak najbardziej. Nastroje, dzień dobry państwu. Nastroje są u nas dobre, można powiedzieć, że bojowe, ale też kulturalne. Wiemy, że jedziemy w słusznej sprawie bronić ludzi, którzy walczyli z korupcją, ludzi, którzy są niewygodni dla obecnej, no, antydemokratycznej władzy, dla tej całej ekipy Tuska, Sienkiewicza i tych innych grabarzy polskiej wolności słowa, tych, którzy odłączali sygnał polskiej telewizji. No, damy im dzisiaj, że tak powiem, znać, co o tym wszystkim myślimy. Zobaczą głosy nie tylko warszawiaków, ale zobaczą także głosy Trójmiasta, zobaczą głosy Pomorza i wielu zakątków Polski. Byliśmy, jesteśmy, będziemy i będziemy widzieli się wszyscy o godzinie 16 w Warszawie. Pan Donald Tusk powinien się obawiać. Nie boicie się jakichś prowokacji, nie boicie się tego, że ta władza może chcieć użyć tej dobrej woli, tej mobilizacji społecznej przeciwko tak naprawdę temu obozowi, sugerując, tak jak to było wielokrotnie w trakcie Marszu Niepodległości, jakieś agresywne działania, przypisując, nawet może je organizując, podpalając znowu jakąś budkę. Nie możemy dać się prowokatorom, nie możemy dać się ludziom, którzy pojawiali się już wczoraj chociażby, widoczne były osoby z KOD-u, z lotnej brygady opozycji. Nie możemy się im dawać. Musimy głośno mówić o tym, co nam się nie podoba w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia. Ale musimy być spokojni, bo wiemy, że prawda na końcu zwycięży i my do tej prawdy będziemy dążyć. Tak jest. Ponadto to doświadczenie mamy. Mamy doświadczenie, tak jak pan redaktor mógł uprzejmy wskazać, z poprzednich lat, jeżeli chodzi o lata 2007-2015, kiedy to właśnie policja od Tuska, od Kopacz i od tych innych rządzących wówczas prowokatorów wysyłała, podpalała budki przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej, przemoc stosowała i tak dalej, ale my mamy to, czego Donald Tusk i jego ekipa boją się najbardziej. Mamy prawdę po naszej stronie, mamy patriotyzm i mamy polskie biało-czerwone sztandary. I będziemy pod tymi sztandarami manifestowali dzisiaj w słusznej sprawie. Bóg z nami, zwyciężymy. No rzeczywiście, Bóg z nami i to też podtrzymuje nas na duchu. Arturze, a gdzie jesteście w tej chwili, w którym miejscu, jak daleko jeszcze do Warszawy? Z trudą jedziemy, jesteśmy koło Działdowa. Jak słyszycie, nastroje są bardzo bojowe, ta ekipa jest policzona, ta ekipa chce pokazać to patriotyczne nastawienie i ta ekipa ma świadomość tego, że ludzie, których jedziemy z Gdańska, może nie bronić, ale z tym wyrażać solidarność, to są ludzie, którzy są niewygodni. O paradoksie, dla tej nowej władzy tak samo jak byli niewygodni dla komunistów. No myślę, że tutaj nie ma przypadków, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są wrogami tej nowej władzy, tak samo jak byli wrogami poprzedniej władzy za czasów słusznie minionych, za czasów przed 89 rokiem. I tak samo jak walczyli z komuną, tak samo walczą z korupcją, z rakiem, z żerującym polskie państwo i za to są przez mafię ścigani tak naprawdę. No, może przepraszam trochę za ten populistyczny komentarz, ale trudno
żeby ten komentarz był inny, bo wszyscy widzimy, jak wygląda rzeczywistość. Widzimy, że więźniowie Donalda Tuska, więźniowie polityczni zostali rozdzieleni, że Maciej Wąsik trafił do innego miejsca, Mariusz Kamiński do innego. Władza boi się tych ludzi, władza boi się tych ludzi, którzy jadą z Gdańska, ale ci ludzie nie boją się tej władzy i jadą to pokazać. No w sumie to będzie dobry sprawdzian. Mianowicie zobaczymy dzisiaj, czy chociaż prawo do zgromadzeń będzie szanowane przez obecną władzę, która łamie różne inne prawa. To myślę, że się dzisiaj dowiemy o tym. Tak, kilka dni temu posłowie Wąsik i Kamiński byli w tym studiu w telewizji w Polsce.pl. I w rozmowie z Wojciechem Biedroniem całą tę historię prześladowań przypomnieli i poprosili też, nie zapomnijcie o naszych bliskich, poprosili, by Polska, gdyby się zdarzyło to najgorsze, to co się zdarzyło, to znaczy taki punktowy stan wojenny rzeczywiście się zdarzył, żeby tutaj być z nimi. Dziękuję Arturze za te informacje najświeższe, gorące z trasy. Sięgamy też po komentarz. Połączymy się za chwilę z panią poseł Marią Koc, która nam opowie, jak to wygląda z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Więc mieszają się tutaj rzeczywiście różne tony. Czy, Olu, myślisz, że ta manifestacja przebiegnie spokojnie? Jak możemy te wszystkie informacje spróbować podsumować w tej chwili? No, skoro już są podejrzenia, że prowokatorzy się pojawiają już w autokarach, a mamy pewne doświadczenia z przeszłości, z poprzednich rządów Platformy i PSL-u i wiemy, jak to wyglądało, no to można się rzeczywiście obawiać, że dojdzie do jakiejś prowokacji, że ludzie będą zachęcani do tego, żeby doszło do przemocy i jakiejś interwencji policji, żeby następnie móc pokazać tych protestujących jako osoby, prawda, niegodne, jako ludzi niszczących państwo, tak, usiłujących podpalić, tak, Warszawę, nawet wręcz dokonać przewrotu, ale oczywiście pewności co do tego nie mamy. No, nie jesteśmy w stanie jeszcze w tej chwili nic konkretnego na ten temat powiedzieć. No, pozostaje mieć nadzieję, że tak nie będzie, no ale dotychczasowe działania przez te ostatnie 3 tygodnie władzy, no raczej wskazują na to, że może rzeczywiście do tego dojść, do takiej próby dyskredytacji, tak, tych protestujących. Tak, i tutaj mamy do czynienia rzeczywiście też z takimi informacjami, do nas docierają takie informacje, które budzą duży niepokój, czy tutaj bezpieczni są ci, jak to często dzisiaj pada, więźniowie polityczni. Czytam na portalu w polityce.pl, że Kamiński i Wąsik przewiezieni z aresztu Warszawa-Grochów do 2 różnych placówek. Takie są nieoficjalnie doniesienia medialne. Na razie pełnomocnicy posłów nie potwierdzają tych informacji. Przypomnę też, że wczoraj obaj rozpoczęli strajk głodowy. Najpierw poseł Mariusz Kamiński, potem Maciej Wąsik. To, co szczególnie jakoś tak chyba wzburza dużą część opinii publicznej, to takie głosy dochodzące z obozu dziś rządzącego, z tej sfery medialnej tego obozu, gdzie mamy do czynienia z różnymi rechotami, z różnymi, to się przypomina trochę Smoleńsk, prawda, takie piosenki dla osadzonych w tej chwili. Tak, no i uwagi pani wiceminister, prawda, sprawiedliwości, która powiedziała, że jak ktoś nie chce jeść, to niech nie je, i w jaki sposób próbowała ten... Więc jednak... ten obraz tego dnia jest taki, tutaj jednocześnie ci posłowie wywiezieni, więc to poczucie niesprawiedliwości chyba u wielu Polaków narasta. Z drugiej strony jakaś prowokacja w telewizyjnej agencji informacyjnej na Placu Powstańców Warszawy. I zobaczmy teraz film, co się w tej chwili tam dzieje. Tam są nasi reporterzy. Dostania się, dostania. Biedni panowie z ochrony, biedni panowie... Ale nie, dowódca, proszę wypuścić naszych posłów. Jakim prawem pan przytrzymuje? Proszę się odsunąć. Ale proszę wytłumaczyć, jakim prawem. Proszę się odsunąć, wypuścimy posłów. Ale to proszę, już. Ja, nie policja. Dobrze. Ja teraz nie mogę się... Proszę się odsunąć, ale wypuścimy. Wszystkich? Tak. Tamtych też? Proszę. To proszę bardzo, proszę odsunąć. To proszę się odsunąć. Ja nie mogę. Panowie policjanci, proszę... Proszę, co?
Ale tu jest moje kolano. Nie pan uważa, bo jest moje kolano. Proszę, ale proszę, odpuśćcie. Ale panowie, no, jak widzimy, doszło tam do jakichś dantejskich scen. Posłowie nadal Prawa i Sprawiedliwości nie są wpuszczani do budynku Telewizji Polskiej na Placu Powstańców, ale jest z nami posłanka Maria Koc, z którą też przepytamy między innymi na temat tej sytuacji. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, taki obraz właśnie przed chwilą i zaraz też zobaczymy na antenie telewizji w Polsce.pl prosto z Placu Powstańców Warszawy. Posłowie nie wpuszczani do gmachu, ochrona mówi, nie interesuje nas, że macie legitymacje poselskie, że chcecie pełnić swoją interwencję, swój obowiązek wykonywać, bo my mamy inne polecenia od likwidatora. Pani komentarz? No cóż, rewolucja Donalda Tuska postępuje. Widzimy już, że łamanie prawa jest codziennością, łamanie ustaw, konstytucji. Mamy już pierwszych więźniów politycznych, a teraz odmawia się posłom, senatorom, parlamentarzystom, którzy mają przecież wolny mandat i mają prawo do interwencji poselskich i senatorskich, odmawia się im tego prawa. Legitymacja poselska, legitymacja senatorska umożliwia taką interwencję i ona dzięki niej poseł, senator ma prawo wejść do każdego gmachu publicznego, żeby tej interwencji dokonać. No widzimy, że ten mandat poselski czy senatorski nic nie znaczy dla koalicji rządzącej. No nowy etap rewolucji, a właściwie tego zamachu stanu toczącego, kroczącego, który przecież się toczy i który, szanowni państwo, zawłaszcza kolejne dziedziny naszego życia i no coraz bardziej działa wbrew prawu. No jestem zdziwiona, że na coś takiego poważyły się dzisiejsze władze, to koalicja ośmiu gwiazdek, ale widzimy, że te siłowe, brutalne, wręcz brunatne rozwiązania, no niestety, ale staną się teraz codziennością. To niebywałe, że poseł czy też senator nie może wejść do gmachu telewizji publicznej, bo po prostu policja tego zakazuje. Czegoś takiego nie było jeszcze w historii wolnej Polski. No i pojawia się pytanie, co to oznacza ogólnie dla bezpieczeństwa prawnego, także dla zwykłych obywateli. No skoro można ignorować legitymacje poselskie, co jeszcze można zignorować? To wszystko można. Można zignorować mir domowy, można wejść do każdego obywatela do domu, jak się okazuje. Można wejść do każdej firmy, instytucji. Można pewnie będzie wejść też do domu posła czy senatora. Nic już nie chroni nas, parlamentarzystów. To ma być taki pokaz siły także wobec nas, właśnie parlamentarzystów, że nawet nasze te podstawowe prawa, które daje nam konstytucja, mogą nam być odebrane. I co nam zrobicie, tak? Więc widzimy pokaz siły bardzo brutalny, który ma zastraszyć nas, parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, ma zastraszyć polskie społeczeństwo, po to, żeby wszyscy siedzieli cicho. A wtedy ta brunatna koalicja ośmiu gwiazdek będzie robiła absolutnie wszystko. No oczywiście się na to nie zgodzimy. My będziemy walczyć o nasze prawa, o prawa obywateli, o wolną Polskę, o demokratyczną Polskę, bo Donald Tusk ze swoją drużyną cofa nas, po prostu kieruje nas w stronę Białorusi, w stronę Rosji, właśnie tymi swoimi siłowymi rozwiązaniami i tym, że oni po prostu codziennie łamią prawo. A jeżeli im się prawo nie podoba, jeżeli im się jakiś wyrok sądowy nie podoba, to idą do innego sądu i do skutku, aż wyrok będzie po ich myśli. No do tej pory było tak, że można sobie było wynająć adwokata. Teraz, jak się okazuje, można sobie poszukać sądu, który wyda wyrok pomyślny dla rządzących. Niebywałe rzeczy się dzieją, skandaliczne.
To naprawdę jest coś, co cofa nas o kilkadziesiąt lat w rozwoju i co po prostu łamie nasz demokratyczny ustrój. Czy Polacy w ocenie pani poseł dadzą na to zgodę? Jestem przekonana, że nie. Dzisiejszy protest wolnych Polaków będzie sygnałem dla rządzących, że Polacy nie godzą się na takie siłowe rozwiązania. Bo każda większość parlamentarna, która tworzy rząd, ma prawo zmieniać rzeczywistość, ale musi to czynić zgodnie z prawem. A zgodnie z prawem to znaczy, najpierw trzeba uchwalić ustawę po to, żeby ona przeszła przez Sejm, przez Senat. Kiedy zostanie przez pana prezydenta podpisana, staje się prawem obowiązującym. I w myśl tego prawa można zmieniać różne dziedziny naszego życia, czy to gospodarcze, czy to w zakresie kultury, czy kształtowania mediów publicznych, czy też w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Póki co takich ustaw nie było. Tych ustaw naprawdę do tej pory było na lekarstwo. Rządząca koalicja rządzi uchwałami. Uchwałami, które przecież nie mają umocowania w polskim prawie. Łamie przez to konstytucję, łamie ustawy obowiązujące, nowych ustaw nie chce wprowadzić. Ta koalicja Donalda Tuska uważa, że ich prawo nie obowiązuje. Oni mogą robić wszystko, co chcą. I myślę, że to jest taki sygnał dla obywateli, że póki co to ten brak prawa uderza w opozycję, od dotychczasowych, niedawno jeszcze rządzącą, ale teraz opozycję, Prawo i Sprawiedliwość, naszych polityków, bo mamy już pierwszych więźniów politycznych, panów ministrów Wąsika i Kamińskiego, ale to uderza też w zwykłych Polaków, którzy na przykład nie mają dostępu do telewizji publicznej, do rzetelnych informacji. Ludzie się przeciwko temu burzą, ale ludzie się też obawiają. I to się słyszy, ja wyszłam do miasta i ludzie mnie zaczepiają, ale co się dzieje? My się boimy o naszą wolność. Tak. My zaczynamy się bać, że ktoś po prostu przyjdzie do naszego domu, zakłóci mir, po prostu wyciągnie z domu obywatela tylko dlatego, że on ma inne poglądy i nikt nie będzie nas bronił. Co się dzieje? My się boimy takich siłowych rozwiązań, bo to może dotknąć każdego Polaka. Ludzie są pełni obaw. Udało się, mija chyba miesiąc od powołania rządu Donalda Tuska. Udało mu się złamać konstytucję, wiele ustaw. Udało mu się zniszczyć porządek społeczny, jaki w Polsce panował. Udało mu się zniszczyć również jakiś taki poziom zaufania, który jednak był w Polsce, tak? Bo jednak obywatele mogli się czuć bezpiecznie. Przynajmniej pani poseł miał w zasięgu pilota na przykład media, tak? Każdy w Polsce, z którymi mógł się zgadzać albo nie zgadzać. Pełen pluralizm. Mógł je włączyć lub ich nie włączać, ale one jednak do wyboru były. No poza tym przypominam w swoim orędziu noworocznym, Donald Tusk obiecywał uśmiechniętą Polskę i zgodę narodową. Widać, że nic z tego. A wyszedł kolejny polski grudzień. Przy oczywiście całej proporcji. Za chwilę telewizja w Polsce.pl w centrum wydarzeń jeszcze raz spojrzy na to wszystko, co się dzisiaj dzieje, a dzień zapowiada się naprawdę szczególny. Rozpoczął się dzień, który być może nawet przejdzie do polskiej historii jako dzień protestu wolnych Polaków. Dzień dobry Państwu, witamy ponownie w Centrum Wydarzeń Telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj cały dzień będziemy rozmawiać o bezprawnych działaniach rządu Donalda Tuska i o wielkiej manifestacji, która się szykuje o godzinie 16 w centrum Warszawy, czyli przed Sejmem i ewentualnie też przed budynkiem telewizji publicznej. Tak, zacznijmy od łączenia w tej chwili z naszym reporterem Maciejem Zemłą, który jest przed aresztem śledczym w Warszawie. Tam jeszcze do niedawna byli posłowie Wąsik i Kamiński, przepraszam, jest przed Sejmem. Tak, był też przed aresztem, jest przed Sejmem. Powiedz Macieju, jak wygląda w tej chwili sytuacja w tym miejscu, gdzie o godzinie 16 mają spotkać się Polacy, ale pewnie będą zjeżdżali dużo. Znaczy w tle już widać barierki, które zostały rozstawione.
Witam cię. Tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna. Cały czas są zwożone posiłki policji. Ta policja już obstawiła wjazd do ulicy Wiejskiej z obu stron. Jest też od ulicy Matejki. Tutaj za mną państwo zaraz zobaczycie, są też barierki. Te barierki, które miało już nie być. Pan Szymon Hołownia, marszałek Szymon Hołownia mówił, że te barierki szpecą. Okazuje się, że jednak nie może być w tej fajnej Polsce tak, jak sobie pan Hołownia życzył. Rzeczywistość jednak dogoniła pana marszałka i te barierki, które miały zniknąć i być symbolem tej poprzedniej Polski, no właśnie, powróciły przed Sejm i ten Sejm po prostu z uwagi na wielki protest, który tutaj się odbędzie o godzinie 16, jest zabezpieczony raz przez policję, dwa przez właśnie inne służby i stąd też są te barierki. Pozwolicie państwo, że ja przejdę do mojego gościa, bo rzeczywiście miałem być przed komisariatem, miałem zrelacjonować, co się dzieje z panem posłem Wąsikiem, z panem posłem Kamińskim, ale no, rzeczywistość jest taka, że ci panowie zostali przewiezieni do innych komisariatów, w inne miejsca, ale jest ze mną pan poseł Michał Woś, który miał właśnie mieć interwencję w komisariacie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, no sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze niedawno rozważaliśmy, że no właśnie będziemy relacjonować przed komisariatu na Grochowie sytuację. Jednak no, wydarzenia tak toczą się intensywnie, że te plany uległy zmianie także po pańskiej stronie. Rzeczywiście więźniowie polityczni, panowie posłowie z immunitetami przetrzymywani nielegalnie w areszcie śledczym na Grochowie zostali przewiezieni według tych informacji, które krążą. Jedni z do Radomia, pan minister Mariusz Kamiński, pan minister Maciej Wąsik w przytułach starych w tej chwili nielegalnie jest przetrzymywany, więziony w tamtejszym więzieniu. No a tu jesteśmy dzisiaj o 16:00, będzie protest wolnych Polaków, bo właśnie to jest bardzo ważne, bardzo istotne, żeby dać wyraz sprzeciwu, żeby zaprotestować pokojowo, ale zaprotestować przeciwko temu bezprawiu, które się wyrabia, przeciwko braku szanowaniu konstytucji, przeciwko łamaniu prawa. Jak to wszystko wygląda, to widzimy, jacy oni są, ten ekipa Tuska, rząd Tuska, cała koalicja, Hołownia, no miała być uśmiechnięta Polska, miało nie być bariery, jak widzimy, te barierki są budowane, ale całe to bezprawie, które się dzieje, zresztą tak samo przy zamachu na media, przy telewizji, no uchwałokracja, mówiliśmy, że to nie ma żadnych podstaw prawnych. Znalazł się referendarz, który rzeczywiście sąd stwierdził, że to było nielegalne działanie pułkownika Sienkiewicza, ale im to nie przeszkadza. Oni już teraz mówią, że czekają na sędziów sądu okręgowego, że tam może coś zmieni. No, tak samo było z zatrzymaniem. Przecież mamy sąd najwyższy, stwierdził, mamy orzeczenie sądu najwyższego, że panowie Wąsik i Kamiński są posłami, że te postanowienie marszałka Hołowni, tego uśmiechniętego przecież bez barierek, jest nieważne, miało być nieważne, a okazuje się, że no, ich to nie interesuje. Przez wiele, wiele lat nawet pan Bodnar, obecny minister sprawiedliwości, prokurator generalny, jako rzecznik praw obywatelskich na swoich stronach internetowych chwalił się orzeczeniami Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która jest właściwa w tej sprawie, ale nagle dwa orzeczenia mu się nie podobają, czyli orzeczenia w sprawie Kamińskiego i drugie w sprawie Macieja Wąsika. Czyli mamy do czynienia po prostu z jawnym politycznym bezprawiem, łącznie z tym, że o zatrzymaniu sędziego zdecydował sędzia. Który sędzia? No, syn dyrektorki biura pana Kierwińskiego, który obecnie jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji, już świętej pamięci dyrektorki biura, ale jednak upolityczniony człowiek, na którego Facebooku jest mnóstwo wulgaryzmów, same wulgarne rzeczy związane z no, 8 gwiazdkami, ale takimi już dosadnie. Więc no, mamy do czynienia z więźniami politycznymi, mamy do czynienia z tymi, którzy nie szanują prawa, nie szanują. Zapytam jeszcze o sam protest. Godzina 16. Obawia się pan jakichś prowokacji? Mówimy jednak o ministrze Sienkiewiczu, więc te znaki zapytania, jeżeli chodzi o prowokacje, chyba się pojawiają. No pamiętamy wszyscy budkę przecież pod ambasadą rosyjską. Pamiętamy wszystkie te działania związane z marszami niepodległości, które dziwnym trafem wtedy, kiedy za to odpowiadał pan Sienkiewicz, zawsze były w jakiś sposób zakłócane, a potem jakby ręką odjął w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy już spokojne. Więc można się obawiać prowokacji. No ja mam informację też od posła Dariusza Mateckiego, że autokary chociażby ze Szczecina zostały zatrzymane, są sprawdzane przez policję, każde z uczestników jest spisywane. Więc no to są wszelkie możliwe działania, które podejmuje Tusk właśnie po to, żeby przeszkodzić
obchodzić w tym spotkaniu, w tym wielkim proteście manifestacji wolnych Polaków, właśnie po to, żeby pokazać, że będziemy bronić praworządności, bronić konstytucji, jesteśmy przeciwko temu bezprawiu, które Tusk i jego ekipa wyrabia. Tak jak państwo słyszą, sytuacja jest dynamiczna. Cały czas śledzimy losy panów posłów Wąsika, Kamińskiego. Cały czas też dla państwa obserwujemy to, co dzieje się przed Sejmem. Mamy rozmowy z ważnymi gośćmi. Obserwujemy działania policji. To wszystko dla państwa. Jesteśmy w centrum wydarzeń. Oddaję głos do studia. Bardzo dziękujemy. Maciej Zemła, nasz reporter, był przed, jest i będzie przed Sejmem. Dziękuję bardzo. A w studiu mamy gościa. Jest to pan poseł Mariusz Kosek. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Panie redaktorze, kłaniam się państwu. Czy pan się uśmiecha, myśląc o Sejmie albo patrząc się na Sejm, jak chciał marszałek Hołownia? Wie pani, pani redaktor, marszałek bez Hołownia bardziej, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to słowa w kierunku organu konstytucyjnego i mam tego pełną świadomość. Wiem, że niedługo będę miał zdejmowany immunitet. Jest grupa posłów do tego wyznaczona. Odbyła się taka rozmowa wewnątrz obozu rządzącego, także to są te standardy, ale niech zdejmuję te immunitety, niech stawiają nas przed sądami ta koalicja zdrady, koalicja 13 grudnia. Będzie trzeba też... odbędziemy karę więzienia, jeżeli tak, w krajach totalitarnych, w systemie tym tworzącym się, pełzającym, ale jednak w kierunku systemu totalitarnego też jesteśmy przygotowani na więzienia. Wiemy, że dzisiaj ja też dostałem informację, że autokar ze Świętokrzyskiego prawdopodobnie był kontrolowany. Nie rozumiem, na jakiej podstawie funkcjonariusze policji, w mojej opinii, jeżeli to się potwierdzi, bo ja, przepraszam, na gorąco, byłem w zakładzie kary, w areszcie śledczym na Grochowie, teraz na Placu Powstańców, ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, teraz ustalam, co się wydarzyło w związku z tym autokarem, jeżeli w ogóle to się wydarzyło, bo to była taka przedstępna informacja. Szanowni państwo, to co widzimy, to jest pełzający system totalitarny. Mówię, biorąc pełną odpowiedzialność za te słowa, takie zdarzenia mają miejsce w krajach, gdzie pomijane są wszelkie zasady prawa. A przypomnę, że Polska jest demokratycznym państwem prawa, którego model mamy wpisany w konstytucję. Bo co dzisiaj decyduje o tym, kto rządzi, kto na przykład ma jakąś własność albo nie ma? Nie wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, nie ustawa, tylko policjant, który przynosi polecenie od ministra, i on zdecydował także w Pałacu Prezydenckim. Pan o tym, że wygarnięto posłów. Pan, panie pośle, był w areszcie na Grochowie. Pan się spotkał z posłami? Z posłami nie było możliwości spotkania, natomiast odbyłem rozmowę z dyrektorem zakładu karnego. Ta rozmowa trwała około godziny. Zadawałem pytania, które w pierwszej kolejności no są takimi ludzkimi pytaniami związanymi ze stanem zdrowia panów posłów, ich trudno mówić, że samopoczuciem, ale w związku z tą informacją, którą pozyskałem jeszcze przed wejściem do zakładu karnego, że wtedy to była informacja, że pan Maciej Wąsik rozpoczął, przepraszam, pan Mariusz Kamiński rozpoczął protest głodowy. Dzisiaj już wiemy, że pan Maciej Wąsik również ten protest głodowy rozpoczął. Zapytałem o lekarza, czy mają opiekę medyczną. Te wszystkie kwestie też techniczne, moje pierwsze wykształcenie to też jest pedagog resocjalizacyjny, później dopiero dalsze kierunki kończyłem, także w tych kwestiach tą rozmowę toczyłem. Ja bym podzielił to na dwa takie obszary. Jedna to była ta wiedza, którą chcieliśmy z panem posłem Jerzym Polaczkiem, z którym interweniowałem, przekazać rodzinie, i to są dane wrażliwe, i ze względu na rodzinę nie chciałbym ich ujawniać. A drugie to są te kwestie techniczne, formalne. Ja wskażę tylko, że zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym w tym zakresie w ciągu 14 dni osoby osadzone w areszcie mają zostać doprowadzone do zakładu karnego, gdzie już tam faktycznie tą karę pozbawienia wolności będą odbywali. Ja powiem tylko to, co wiem i co mogę też ujawnić. Zatrzymani zostali patrioci, zatrzymani zostali państwowcy, zatrzymani zostali ludzie, którzy zwalczyli gigantyczną przestępczość ekonomiczną, 270 miliardów VAT, to była kwota uszczuplenia. Dla Polaków te pieniądze odzyskali. Panie pośle, ja się chyba, wszyscy tu się o nich pewnie nie boimy, to znaczy myślę, że to są dzielni ludzie, którzy wytrzymają, ale czy oni są bezpieczni, czy im
ten system Tuska, jak pan to nazwał. Właśnie w tych zakładach karnych nie grozi. Panie redaktorze, według tych informacji, które ja uzyskałem dosłownie w drodze do redakcji, ta sytuacja, jak mówię, jest bardzo gorąca, szybko, po prostu to się dzieje z minuty na minutę. Wiem, że pan minister Maciej, pan minister Mariusz Kamiński został przywieziony według moich ustaleń do zakładu karnego w Radomiu, a pan minister Maciej Wąsik do Przytułów Starych. Ja rozmawiałem o tym z dyrektorem zakładu karnego, głównie o bezpieczeństwie panów ministrów, bo to się obawiam najbardziej. Wiemy przecież, że to są ludzie, którzy zwalczali te mafie, zwalczali korupcję, no korki od szampanów strzelają mu przestępców. To jest rzecz nieprawdopodobna, gdzie ryba, bo powiem już z nazwiska, od 18 roku się ukrywa. Człowiek, który był skazany w pierwszej instancji, później oczywiście sąd okręgowy zwrócił to do ponownego rozpatrzenia, znów został skazany, nie czekając na prawomocny wyrok, on uciekł po prostu. I ryba dzisiaj nie znajduje się w zakładzie karnym, a znajdują się ci, którzy ścigali. Ale istotą jest też to, szanowni państwo redaktorzy, za co zostali skazani? Tak. Za to, że w 19, no przepraszam, to jest artykuł ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, to już była ta końcowa czynność, czyli już sytuacja, rozmowa o wręczeniu korzyści majątkowej, gdzie ten dżentelmen, w cudzysłowie, zgodził się wprost, mówił, w jakich warunkach tę korzyść ma przyjąć, i sąd co wskazał, proszę przeczytać w uzasadnieniu, że tylko dlatego, że to odbyło się w pokojach sejmowych. Nie wiem, jakby to się odbyło, tak jak sam pan Mariusz Kamiński mówił, na ławce przed Sejmem, to byliby wolni, tak? Zresztą to było szukanie nie po prostu. Się to są systemy komunistyczne, szukali paragrafu, żeby tego ludzi osadzić. Pana zdaniem, czy ten system, czy oni są bezpieczni? Nie czy... są, nie są bezpieczni, panie redaktorze. W tym systemie Polacy, którzy walczyli z mafiami, którzy walczyli z przestępczością, posłowie też, którzy podejmują interwencje, tak jak jest grupa też posłów, która weszła do telewizji, my ci będziemy mieli ściągane immunitety. Pan Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są bezpieczni. Ja obawiam się ich zdrowie i życie. Co nie tylko zrobić? Ze względu, panie redaktorze, ja przede wszystkim chciałem podziękować państwu, telewizji w Polsce.pl, wolnym mediom, że państwo to relacjonują. Jesteście dzisiaj jednym z tych mediów, gdzie Polacy mogą dowiadywać się prawdy. Przecież wczorajsze wtargnięcie do Pałacu Prezydenckiego, uderzenie panem ministrem Mariuszem Kamińskim, to jest człowiek odważny, ale jednak filigranowy, o futrynę, skucie Mariusza Kamińskiego kajdankami, gdzie ja wiem też z wewnątrz, pozwolicie państwo, że nie będę ujawniał źródła z Pałacu Prezydenckiego, bo też w tym zakresie będę składał zawiadomienie do prokuratury z kolegami parlamentarzystami dwojga. No przecież to jest jakiś skandal, co to są w ogóle za systemy, gdy pan Mariusz Wąsik i Maciej Kamiński, co też mogą ujawnić, mówią, że oni są gośćmi pana prezydenta, poczekajmy na pana prezydenta, a prezydent w międzyczasie dziwnym trafem ma zastawiony wyjazd z Belwederu, gdzie odbywa spotkanie z opozycją białoruską. To nie był przypadek, Cianowską. Ten autobus? Nie, to było działanie służb, powiedzmy to sobie jasno, to było działanie służb. A panie redaktorze, wie pan, co jest najistotniejsze? Że dziwnym trafem w tym autobusie, i to też ustalamy, że znajdował się dziennikarz TVN-u. To jest też istotą, którą będziemy ustawiali. Tu nie ma przypadków. Panie redaktorze, jestem członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Siedziałem obok pana Macieja Wąsika, pana Mariusza Kamińskiego, swoich kolegów. W trakcie komisji, trwającej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, wszedł dyrektor gabinetu pana marszałka i podczas gdy sprawozdawany był budżet przez wiceministra Szczepańskiego, próbował wręczyć jakieś dokumenty. No, sytuacja bez precedensu. I kto znowu tam był? Kamera TVN-u czekała. No dziwny przypadek. Kamera TVN-u czekała na to, żeby to wszystko, tą całą hucpę nagrać, a pan poseł Frysztak szeptał pani przewodniczącej Janesce, co się odbywa, i później odczytuje coś na komisji. Ale powiem, jak to się wydarzyło. Pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli zarówno na liście obecności. Dostali imienne zaproszenie, tak jak my wszyscy jako posłowie dostajemy na skrzynkę mailową. Hołownia doskonale wiedział. Hołownia wiedział, że są posłami. Proszę zwrócić uwagę, wczoraj dopiero, bo on doskonale wiedział. Istotna jest tutaj jedna rzecz.
przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sprytnie zaproszony, ja tak to oceniam, przez pana Szymona Hołownię w dniu wczorajszym do Sejmu i w obecności pana przewodniczącego, pan Hołownia wygłosił tę swoją, bardzo lubi dużo mówić i często konferencje zwoływać i opowiada po prostu od sasa do lasa. Przewodniczący powiedział wprost, jeszcze wczoraj w godzinach porannych, nie ma wpisanego do monitora obwieszczenia o tym, że mandatu panu posłów Kamińskiego i Wąsika są wygaszone, a dzień wcześniej zostali zatrzymani. To się dzieje w systemach totalitarnych. I to jest też jeden z powodów, tak sądzę, taką tezę można postawić, dla których tak wiele autokarów zmierza w tej chwili do Warszawy, dla których władza też postawiła ponownie barierki przed Sejmem. O tym wszystkim rozmawialiśmy z posłem Mariuszem Goskiem, a przed nami kolejne rozmowy, kolejne relacje reporterskie, kolejne materiały wokół wydarzeń dnia w Centrum Wydarzeń w Polsce.pl. Za chwilę wracamy. Dobry, witamy ponownie w Centrum Wydarzeń Telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybicka, to jest Michał Karnowski, witamy. I łączymy się od razu z naszym kolegą Arturem Cejrowskim, który jedzie autokarem, tak? Czy na razie w tej chwili nie jest w autokarze, jest może obok autokaru na parkingu. Dzień dobry, Arturze, jesteście nadal w drodze do Warszawy. W drodze mamy jakieś 2 godziny do miejsca docelowego, tutaj razem z nami, jak widzicie, w studiu stoi kilka innych autokarów. To jest gdzieś jakieś miejsce, parking, stacja benzynowa, gdzie część osób, korzystając z chwili przerwy, poszła spełnić siły i energię, po jakąś kawę. Jedziemy cały czas w tych samych nastrojach, one są równie silne, równie mocne, jak były rano, jak były na początku. Teraz czas na tą przerwę i zaraz ruszamy dalej w trasę. Bardzo dziękujemy za ten raport. Jeszcze w takim razie się złapiemy, jak może już będziecie dalej jechali. A z nami poseł Anna Kwiecień i bardzo się cieszę, bo czekam na komentarz pani poseł. To ceniona komentatorka, analityczka. I mam nadzieję, że tutaj rzuci nam pewne światło na te wydarzenia, których jesteśmy świadkami. Rzeczywiście postawiliśmy wcześniej taką tezę i to ona się chyba potwierdza, że to jest dzień, w którym właściwie z godziny na godzinę kolejne wydarzenia będą jakoś tę emocję, tę temperaturę podnosiły. Nasza obawa dotyczy tego, czy nie za bardzo, czy to przejdzie bezpiecznie, czy dziś w Polsce można jeszcze na przykład bezpiecznie, spokojnie demonstrować, tak jak przez ostatnie 8 lat było to oczywiste. Teoretycznie można, ale czy praktycznie to się okaże? Myślę, że dzisiaj będzie taki pierwszy sprawdzian, czy można bezpiecznie demonstrować. Czy demonstrować mogła tylko poprzednio przez 8 lat opozycja, przecież nigdy nie było żadnych incydentów, żadnych. I czy tym razem też tak będzie? To może niech będzie nasze pytanie do poseł Anny Kwiecień. Pani poseł, czy zgodziłaby się pani z tym, o czym tu mówimy, że to będzie test na to, czy tej władzy także demonstracje będą przeszkadzały? Jestem o tym przekonana. Już dochodzą do nas sygnały, że w drodze do nas tutaj na ten marsz zatrzymywane są autokary, że jest przewlekła kontrola sprawności autokarów. Więc widać ewidentnie, że dzisiejsza władza zrobi wszystko, żeby utrudnić ten pokojowy marsz, tą pokojową manifestację, na której nam bardzo zależy. Zależy przede wszystkim Polaków, bo jeszcze, panie redaktorze i szanowna pani redaktor, nigdy nie widziałam takiej mobilizacji. Polacy mają świadomość, że w Polsce skończyła się tak naprawdę demokracja, że nie kto inny, tylko Tusk, który do tej pory był takim piewcą tak zwanej praworządności, to jest ta osoba, która tą demokrację depta, niszczy wraz ze swoimi ministrami, ze swoimi politycznymi pistoletami, jak ja to mówię. Dzisiaj niszczą telewizję, niszczą praworządność, niszczą poczucie bezpieczeństwa i niszczą ludzi, którzy tak naprawdę walczyli o wolną Polskę.
Tutaj mam na myśli przede wszystkim pana Kamińskiego, pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika. To są ludzie po pierwsze tchórzliwi i to są ludzie, którzy tak naprawdę boją się wolności, boją się głosu Polaków. Czy ja dobrze zanotowałem? Nigdy wcześniej nie widziałam takiej manifestacji, tak powiedziała pani poseł i to jest tak na 100% prawda? Ja jestem przekonana, że będzie ogromna manifestacja, dlatego że jest wielka mobilizacja. Nigdy na przykład z mojego miasta Radomia nie wyjechało tak wiele autokarów, tak wiele sygnałów miałyśmy też, miało moje biuro poselskie, że jedzie rzesza Polaków prywatnymi swoimi samochodami, busami, organizują się w mniejsze, większe grupki, sami organizują transport. Jadą dzisiaj tutaj do Warszawy na godzinę 16, żeby zamanifestować swoje poparcie dla wolnych, prawdziwie polskich i prawdziwie wolnych mediów, ale także, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje w stosunku do pana ministra Wąsika, pana ministra Kamińskiego, że sprzeciwiają się także temu, co robi Unia Europejska, czyli próbie tutaj centralizacji i przeciwko paktowi migracyjnemu, o którym nie chce rozmawiać tak naprawdę opozycja, bo wie doskonale, że za chwilę Donald Tusk będzie musiał spłacić swój, że tak powiem, tutaj wykazać się obowiązkiem spłaty długu wobec swoich mocodawców i do Polski nadciągną rzesze nielegalnych imigrantów zwiezionych tutaj z północnej Afryki. Pani poseł, podczas gdy autokary jadą z Radomia właśnie tutaj na manifestację w Warszawie, to Mariusz Kamiński został właśnie przewieziony do Radomia, do zakładu karnego. Czy w ten sposób próbuje się jakby utrudnić dostęp do niego? Czy próbuje się w ten sposób w ogóle utrudnić śledzenie losów obu zresztą posłów, także Macieja Wąsika? Tak, dokładnie. Obaj panowie zostali przewiezieni do różnych zakładów karnych. Jeden właśnie pan Kamiński trafił do Radomia. Z tego co wiem, pan minister Wąsik trafił do zakładu karnego gdzieś w okolicach Łomży. Przepraszam, ale nazwy Ostrołęka, tych... Ostrołęka. Tak, tak. Do Ostrołęki nawet. Więc widać ewidentnie, że to jest po pierwsze utrudnienie dostępu rodzinom do obu zatrzymanych i aresztowanych. Utrudnienie myślę także osobom, które po prostu wspierają od strony prawnej obu panów, ich pełnomocnikom. Więc ewidentnie jest też moim zdaniem obawa dzisiaj rządzących o to, że właśnie ten marsz i wielu Polaków udałoby się pod dotychczasowy areszt. W związku z tym ta tchórzliwa władza rozwiozła obu panów, obu posłów, bo ja nadal, podobnie jak bardzo wielu Polaków i prawników, podziela tą opinię, że panom nie wygasły mandaty, są pełnoprawnymi posłami i są niestety nielegalnie zatrzymani i przetrzymywani. Bardzo dziękujemy pani poseł. Poseł dziękujemy Anna Kwiecień. Dziękuję bardzo. Ciekawy komentarz. Widzimy się dzisiaj na marszu o godzinie 16. Mamy wiele tego typu głosów, wielu też naszych czytelników informuje o poruszeniu społecznym. Chwila takiej może przerwy, bo ponuro w Polsce się zrobiło w tym grudniu, ale i takie pytanie stawialiśmy sobie w redakcji, czy to jest czas, w którym można też z tego żartować? Da się z tego żartować, jak sądzisz? Oli? Z tego, że jest zła pogoda, czy z tego, że jest zły rząd? Z tego, że ludzi zamykają. To jest pewien dylemat, tak jak do tego podejść. No, z tego, że mamy władzę, która uważa, że ona decyduje o tym, co jest prawem, a co nie. Z tego, że no, boimy się, czy demonstracja przejdzie spokojnie, kiedy potężne manifestacje opozycji przechodziły za rządu. Absolutnie nic zabawnego, tym bardziej, że nie wiemy, co będzie się działo dalej, bo jeśli się już raz podważy... Ja ci też pokażę. Ja poproszę tutaj u siebie, mam to zaraz zobaczymy na ekranie. Drobny filmik, który wczoraj nagrałem. Ktoś do nas zamacha.
Protesty ludzi tam. Kto to do nas macha? Kto to do nas macha? Ja widzę, Dorota Łosiewicz do nas macha oraz Krzysztof Z. Tak, bo wczoraj był debiut programu Polityka na deser i też jesteśmy tutaj zalani informacjami od czytelników, którzy w innej stacji ten podobny program, no przerwany brutalnie, wyłączony po prostu, lubili. I ten program tutaj złożony z publicystów Tygodnika Sieci, współpracowników wrócił. Także ja oglądałem z ciekawością i Krzysztof Fezet i Dorota Łosiewicz znaleźli wczoraj dobry w mojej ocenie ton na mówienie, czasami żartobliwie, czasami wesoło, o tych trudnych wydarzeniach, których jesteśmy świadkami. Czy widziałaś może wczoraj? Ja niestety nie widziałam, ale chętnie to nadrobię, do czego zresztą państwa także zachęcam, bo jest to, myślę, bardzo dobry format. Też Stanisław Janecki w zestawie. Stanisław Janecki w zestawie, gdzie no rzeczywiście podejście jest takie trochę bardziej na luzie, które nam się zapewne w tych ponurych właśnie czasach, jak powiedziałeś, tak, przyda. Ja trochę zerknąłem z ciekawości zawodowej na tą Neo TVP, jak to mówią, i oni nie mają poczucia humoru. Nie, to u nich nie jest. Tak śmiertelnie poważnie, są przekonani, że Polacy potrzebują reedukacji. Im powierzono misję reedukacyjną i oni się tym jesteś zajmą. Jesteś bardzo miły. Oni są przede wszystkim śmiertelnie nudni, a dodatkowo program jest robiony w bardzo niskiej jakości, więc tak. Myślisz o tym dzienniku telewizyjnym w nowej odsłonie? Tak, brakuje tylko mundurów, szczerze mówiąc. Tak troszeczkę. A czy im to smakuje? Słuchaj, wiezieni ludzie do studia telewizyjnego przez policyjną sukę. Bo przecież to się tak odbyło, tak? Znaczy legalne władze, jak dziś wiemy, wypędzono, dziennikarzy legalnie zatrudnionych pognano. Oni przyjechali tutaj wwiezieni przez ochronę i policję, jak wiemy, decyzją ministra bezprawną, bo to już KRS... No, skoro reporterzy chodzą bez kostki TVP, to znaczy, że się w jakiś sposób wewnętrznie dystansują od tego miejsca pracy nowego. Nie wiem, może różne względy ludźmi mogą powodować, są to może względy finansowe, mogą być różne, także bliskości ideologicznej, że ktoś się na co zdecyduje mimo wszystko, mimo sposobu przejęcia telewizji, bo jest na przykład przekonanym zwolennikiem Platformy Obywatelskiej albo jest w jakiś sposób z nią związany. To mogą być różne powody, natomiast wiemy też, że no, personelu im akurat brakuje, nie, mają pewne trudności z pozyskaniem. No, a może takie to ma być, a może też chodzi o to, żeby stacje komercyjne po prostu wszystko wzięły. Ja myślę, że to jest teza absolutnie uprawniona. Wielu też gości telewizji w Polsce.pl o tym mówi, że o to tak naprawdę tej władzy chodzi, że był pewien dług do spłacenia wobec potężnych koncernów, które na przykład tuż przed wyborami, taki silnie nasycony polityką, swój sygnał udostępniły za darmo, godząc się na straty, a teraz biorą po prostu rynek. A TVP, w ogóle media publiczne, zredukowane do mało istotnego miejsca, gdzie właśnie jakaś propaganda... Albo nawet zlikwidowane, ponieważ wtedy już na pewno żadne PiS nie przyjdzie i nikt ich nie przejmie, bo takie ryzyko zawsze pozostanie. I nie wzmocni. Właśnie, prezes TVP Michał Adamczyk mówi, że to, co się dzieje w tej chwili na Placu Powstańców Warszawy, być może jest dlatego, żeby już nigdy nie można było wznowić tam sygnału, zwłaszcza, że sądy orzekają, że on jest prawdziwym prezesem. W każdym razie do tego to zmierza. A tam jest zamknięty w przedsionku, proszę państwa, poseł Rzeczypospolitej Polskiej Robert Telus i nie tylko, widzę, i też innych posłów. Panie pośle, proszę powiedzieć, w jakiej się pan sytuacji znajduje? Co to za przedziwny moment? Poseł Musiński z tyłu, witam też, panie pośle. Tak. Przyjechaliśmy z posłami, z kolegami posłami na interwencję, żeby wejść, porozmawiać z prezesem Adamczykiem i my zostaliśmy wpuszczeni tylko do przedsionka. Z jednej strony proszę zobaczyć, jest policja, za drzwiami tam widać tą policję, nie mamy wyjść, a z drugiej strony również są drzwi zabarakowane, zamknięte, także też nie mamy wejścia do środka. Jesteśmy tutaj w przedsionku, w środku jest kilku posłów, którzy też tam są zamknięci, nie mogą wejść stamtąd, także sytuacja jest no kuriozalna, niespotykana. Takiej sytuacji nigdy nie było. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że dziś telewizja publiczna została tutaj zamknięta i nie puszczają. Również pracownicy nie mają wejścia do budynku, są tylko pracownicy, którzy muszą wejść. Rozmawialiśmy przez drzwi z prezesem Adamczykiem i też jest zaskoczony tą sytuacją. Wydaje się, że pozycje inne, ale służba tutaj ochrony, która jest, słucha się tego tak zwanego likwidatora i on wydaje dla nich decyzję. Oni słuchają jego decyzji, a nie decyzji prezesa Adamczyka, który pan redaktor powiedział, jest przez KRS uznany jako prezes. Także tutaj no, powinien
powinien o tym decydować, ale, ale to jest taka no, polityczna po prostu polityczna część. A ile to potrwa, panie pośle? Znaczy, jesteście panowie zdeterminowani tak, żeby tam zostać? No bo manifestacja się zbliża, wielki protest. No tak, jesteśmy, będziemy tutaj, będziemy do samego protestu, będziemy próbować no, przynajmniej w jakiś sposób móc porozmawiać z panem prezesem, interweniować w tej sprawie. Drodzy państwo, to jest naprawdę takie wejście do telewizji siłą, bo i ochrona prywatna, która jest tutaj, i również ochrona telewizji, która jest tej telewizji zwolennika, telewizji, która ochrona, która podlega, tak jak powiedziałem, likwidatorowi, nie prezesowi. I oni wykonują jakby swoje polecenia i polecenia likwidatora. No to jest takie siłowe przejęcie telewizji. Ja myślę, że po stanie wojennym jeszcze takiej sytuacji nic nie mieliśmy. Zresztą rozmawialiśmy z pracownikami telewizji, którzy mówią, że mieli już wielu prezesów i jeszcze nigdy nie było w takich sytuacjach jak teraz, żeby siłą przejmować telewizję, żeby policję wzywać. Proszę bardzo, w tej chwili zobaczymy i te policji ustawione w jakiś sposób zabarykadować. No to troszeczkę wygląda tak, jakbyście panowie byli traktowani jak zagrożenie, jak jakieś niebezpieczeństwo, skoro tyle policji przyszło z waszego powodu. Właśnie o tym rozmawialiśmy, mówię panowie, no przyszły, wejdziemy normalnie, porozmawiamy z interwencją poselską, przyszliśmy normalnymi ludźmi, nie przyszliśmy tutaj siłą, nie chcemy tutaj w żaden sposób robić jakiejkolwiek awantury, chcemy po prostu porozmawiać z prezesem Adamczykiem, no i to nam uniemożliwiono, nie pozwolono nam wejść do budynku, do środka, tylko trzymają nas w przeciągu i ani jedną, ani drugą stronę. Panie pośle, ale na jakiej podstawie prawnej, przepraszam, ci policjanci, jakby kogo oni tutaj strzegą? Bo przecież no sięgamy do KRS-u, tam są wpisane prawowite władze albo decyzja Rady Mediów Narodowych. No nikt inny nigdy nie decydował w wolnej Polsce. To samo mówiliśmy do policjantów, mówię, proszę pokazać na jakiej podstawie, również do panów ochroniarzy, na jakiej podstawie nie chcecie nas wpuścić. Proszę powiedzieć, kto wyda taką decyzję. No panowie nie umieją się wytłumaczyć, nie umieją pokazać dokumentów, nie umieją pokazać zarządzeń. Po prostu jest to typowe takie, jak mówiłem, siłowe przejmowanie telewizji. I powiem szczerze, że nawet jak się rozmawia z pracownikami, tak jak mówiłem, że no oni widzieli niejednokrotnie zmianę prezesa. Ale nie metodami. Metodami z PRL-u, metodami ze stanu wojennego, bo takie metody to tylko i wyłącznie metody ze stanu wojennego. Czy poseł Mosiński? Tak. Znaczy, wprost, no, likwidator zapewne wczorajszej decyzji sądu rejestrowego, który odrzucił wniosek o zmiany w KRS, tym samym utrzymując czasowe władze, czyli pana prezesa Adamczyka i radę nadzorczą w mocy prawnej, no wpadł w panikę. Zablokowane. Nam likwidator uniemożliwia poprzez swoje decyzje pełnienie mandatu posła w świetle artykułu 19 ustawy o pełnieniu mandatu posłów i senatorów. Musieliśmy się przyjść na interwencję do pana prezesa Michała Adamczyka, ale porozmawiać o sytuacji prawnej, jak to wszystko wygląda po wczorajszym, zwłaszcza po wczorajszej decyzji. No niestety jesteśmy zablokowani w tej śluzie razem z panem posłem Robertem Telusem. Tak długo stali, aż powinniśmy porozmawiać z prezesem TVP, panem Michałem Adamczykiem. Dziękujemy bardzo. Panie redaktorze, drodzy państwo, nasz obowiązek bronienia. Bardzo dziękuję. Bronienia polskich mediów, bronienia polskich demokracji, polskiego prawa, bo to, co się w tej chwili dzieje w telewizji, jest łamaniem prawa, łamaniem konstytucji i na pewno nie będziemy pozwalać. Bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą relację, za rozmowę. Ja może tylko wyjaśnię, to jest takie specyficzne miejsce, gdzie rzeczywiście po pierwsze grube ściany, bo to jest taki budynek no, z dużą historią, a tam jeszcze sprzętu stalowego jest telewizyjnego naładowane dużo i panowie są oczywiście w miejscu, gdzie zasięg jest dość słaby, także to było też specyficzne. Zresztą miejsca nie ma dużo, szczególnie jeśli tam jest kilka osób. Ale bardzo tutaj myślę, że to było dla nas takie pouczające i ważne, żeby wiedzieć, co tam dokładnie, bo nie ma dostępu do panów posłów ani od środka, ani z zewnątrz, co tam się dzieje. Wiesz, Olu, tak powiem, poczułem się trochę smutno, że jeszcze nie widziałaś programu Polityka na Deser i jakoś szczególnie chcę cię teraz zaprosić na ten program. A bardzo dziękuję, a ja zapraszam oczywiście naszych widzów.
Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. To jest telewizja w Polsce.pl i Polityka na deser. Ja się nazywam Dorota Łosiewicz, a tu ze mną w studiu siedzi... Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Fezet. Kłaniam się najniżej jak umiem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować dla Państwa znowu rzeczywistość. Trochę na poważnie, trochę na wesoło, jak to drzewiej bywało. ...20.35, Olu. To jest moje zaproszenie. Dobrze, i uwierz ja mi, będę naprawdę pamiętała 20.35 i Państwa, jak już mówiłam, zachęcam, żeby też pamiętać 20.35 Polityka na deser. A my kończymy z w centrum wydarzeń. Tej odsłonie, w tej odsłonie, bo dzisiaj cały dzień antena telewizji w Polsce.pl na żywo. Będziemy śledzili marsz, będziemy śledzili reakcję władzy. To jest dzień wyjątkowy, to jest dzień, w którym prawda o tym, co się dzieje, musi pójść, musi być nadawana, musi być opowiedziana, a jak wiemy, w wielu stacjach już sygnału nie ma. Już sygnału nie ma, ale u nas jest i to potraktujmy jako jednak taki pozytywny aspekt. Za chwilę kolejni goście, kolejne relacje reporterskie, naprawdę ważny dzień, pozostańcie Państwo z telewizją w Polsce.pl, bądźcie w centrum wydarzeń. Aleksandra Rybińska i Michał Karnowski. Dziękujemy za tę odsłonę.